na nagrywanie. Uuu. I streamy by jest. Zobaczmy. Wejdę na twój kanał, zobaczę. Jest, o, jest! Jest. Oho. Jest szansa, że jest nawet wszystko live. No, powinno być. Na tym live zwykle się opierają. Więc byłby przypadek, gdyby nie było live. Wchodzę. Kanał. O kurde, laboratorium Inby. To my. Wow, to jesteśmy my. Tam? Jesteśmy jaka tam. Incepcja. To my. To oni. Dobra, nice. Ja już robię rozpierdol. Studio Babis Media jest imponujące, chciałbym powiedzieć. Od razu, zacząć od tego. No, nie widziałeś jeszcze takich profesjonalnych warunków. Nie, prawda? Jest co najmniej 2 metry kwadratowe. To jest naprawdę dużo, jak na miejsce, z którego się streamuje. No. I nie ma butelek w ogóle porozwalanych. Z ciebie nie. Za streamer. Bardzo nie dziwię się, że z Twitcha uciekłaś, bo... Tak, na Twitchu był straszny rozpierdol. Przyniosłam się na YouTube'a od razu, mam porządek. Ale bardzo mi miło, że tak kłamiesz, że tu nie ma tych butelek tam poza kadrem. Ty serio uważasz, że to jest ten rozgardiasz? Nie, no ja się domyślam, że w twojej męskiej jaskini youtuberskiej się... Tak, nie bez powodu była zamknięta za każdym razem, kiedy kogoś zapraszam. Więc... Czasem na streamie u mnie ludzie łapią jakiś glimps, wiesz, mojego ten, na przykład jakieś tam, jakieś 30 butelek na podłodze, wiesz, po napojach gazowanych. No jesteś wtedy bardziej relatable. Dokładnie o to chodzi. Tak się robi paraspołeczną, odpowiednią relację. Tak, ja jestem za doskonała na to, wiesz? Tak, dobrze. To teraz możemy na żywo już puścić. Siemano wszystkim. No hej, znalazłam jakiegoś typa po drodze, takiego jednego typa i stwierdziłam, że go zgarnę tutaj, bo może zrobiło się za bardzo babsko. Warszawa, tak. Wprowadzić jakiś element chromosomu Y do tego, co tu się dzieje. Dziękuję za zaproszenie. Było bardzo zaskoczenia w ogóle, więc nie miałem pojęcia, że dzisiaj będę się tak bawił, ale jak się okazało, że ty w czwartki robisz... co robisz w czwartki? TikToki. Inby w internecie. Więc idealnie. Szczególnie, może ktoś mi wreszcie wytłumaczy, o co chodzi z TikTokiem. Wow, to poważne zadanie dla mnie, ale no. Jak stali oglądający wiedzą, te filmy, które ja wybieram do oglądania TikToku, to nie jest najlepsze, to nie jest coś, co łatwo zrozumieć, więc jeśli miałabym ci wytłumaczyć, czym jest TikTok, wydaje mi się, że raczej będziesz jeszcze mniej rozumiał, czym jest TikTok po naszym live. Ale może jest jakiś sposób zrozumienia przez doświadczenie po prostu, nie? No, rzucam cię. Dobra, więc tak, rzućmy na głęboką wodę, dokładnie. Albo się utopię i umrę. Jest taka szansa, jest to TikTok, albo zrozumiem wreszcie. Będę gotowy. Piszą, że jakiś młody chłopak gimnazjalista do mnie przyszedł. W sumie nie sprawdziłam dowodu, zanim przyszedł, wiesz, ale może nikt mnie nie pozwie za pokazywanie cię na YouTube. Można totalnie. Chociaż nie, na YouTube od ilu można mieć lat konto? Jest jakieś ograniczenie? No, są jakieś rodzinne kanały, na których ludzie pokazują swoje nowonarodzone dzieci nawet, więc... Wiesz co, Cheetos się do nas dobija, ja go wpuszczę. Jasne, niech wejdzie. Mam nadzieję, że... Zapraszamy pana. Cheetos! Tak, to jest ten typ, którego chciałeś zobaczyć. On tu musicie kontrolować, ponieważ on nie ufa mężczyznom. Im wyższym, tym są mniej godni zaufania. Okej, dobrze siedzę. Dobrze, że siedzisz. Nie wstawaj. Ciekawe, czy te głośniki nam tu będą działać. Czekaj, sprawdzę, czy dobrze włączyłam wszystko, niby... Głośniki, niby coś jest. No, niby powinny działać, więc... Ej, Cheetos. Robię test. Czy podoba ci się zapach mojej ręki, Cheetos? Nie, okej. Ale stóp mu się podoba. Stóp, okej. Stópkarz. To zawsze się Cheetoskowi bardziej podoba. Wiecie co? Kasia może wam rozpościerać obraz Cheetosa, takiego okropnego psa, co jest trochę niegrzeczny i robi niegrzeczne rzeczy i cały czas psoci, ale on jest aniołkiem największym, naprawdę. Tak, wiesz to przez te całe 2 minuty, od których tu jesteś. Dokładnie, tak, mówię ci, taki równy gość, naprawdę, mówi dzień dobry, gdy przyszedłem, mówi dzień dobry. I to znaczy, liże kolano jak na parafii proboszcze. Ale niestety Cheetos. Nie mieści się w kamerze akurat. Cheetos. Nie, możecie sobie wyobrazić. A on to serio robi. Ja mogę teraz potwierdzić wszystkie historie. Tylko złapać w chwyt. No a w co go miałam złapać, jak nie w chwyt? Cheetos, oglądasz z nami TikToki, tak? Dobrze, bo ja tu mam wszystko przygotowane. Tutaj w ogóle mój mail się wyświetla osobisty na ekranie. Super, będę... Hakerzy już pracują nade mną. Właśnie, tylko to pewnie będzie jakiś pogłos, bo w mikrofonie będzie wyłapywać to, co... Pewnie poniekąd tak.
ale... O mój Boże, urocze. Ja nie miałem nigdy doświadczenia z psem, który lubi... Ludzi? Cokolwiek lubi, wiesz. Opowiadałem już kiedyś, że hej, hej Cheetos, mogę ci zaufać? O Boże, mieli, że hej Cheetosik, o Boże. Jest przesłodki. Mówiłem już o psie mojej mamy, który jest obserwatorem po prostu. On jest zaklęty w ciało Jack Russell Terriera 50-letnim chłopem, który no, zbiera na tego Harley'a, ale, ale no, sytuacja ekonomiczna mu nie pozwala. Ale póki co Jack Russell Terrier. Tak, póki co Jack Russell Terrier, może kiedyś. No, u mnie tak samo było, to jest spersonifikowany kryzys mojego wieku średniego. Nie, u mnie się objawił przeprowadzko do stolicy jedynie. Więc może... To jest w sumie taki pies. Nie, dobra. Nie rób sobie tego. Nie. Dobra, lecimy z pierwszym TikTokiem. A czemu kamerka jest do góry nogami? Nie, jest do góry nogami, wkręcają cię. Czemu? Czemu ludzie tak... Wiem, i to jest w świecie streamingu. Ludzie kłamią w internecie? Po prostu wchodzą do internetu i kłamią? Nie. Poczekaj, aż zacznę gadać. Nie słychać was. No stop mi tak mówię, ale wtedy faktycznie zwykle mnie nie słychać, bo ja cały czas coś... Nie umiem streamować. Pro trik mogę ci przedstawić. Weź OBS-a i przestaw sobie na tamten ekran. Wtedy będziesz widzieć też poziomy audio. I wtedy po jakimś czasie będziesz mogła sobie już wizualnie ogarnąć, wiesz, gdzie to powinno być. Tam wchodzi na żółte, jak do czerwonego nie dochodzi, to jest git. Oni są zadowoleni z takiej głośności. Tam możesz trochę klipować, ale oni... No i to na tanich głośnikach słuchawkę słuchają tak naprawdę. Frajerzy, totalnie. No, tak, przyszedł dokładnie. Jakiś facet i mi wyjaśnił, jak to działa. Po prostu tego brakowało na tym kanale. Oczywiście, że tego brakowało. Teraz ja ci trochę powyjaśnię. Tak, teraz ty mi powyjaśniesz. Tak. Sorry, przepraszam, już mi się streamer odpalił 80 godzin tygodniowo. Dobra, ładuję się. Ty, czekaj, ja muszę ten zanurkować i nam internet. Lepszy internet nam podłączy, wiesz? Dobra. Lepszy internet podłączysz. Dobrze, pozabawiam ludzi. Co tam u was? Słyszymy cię, Barto, co za szkalowanie. Ja nie szkaluję. Ja mówię prawdę. Sorry. Ponoć we Francji klucz francuski nazywają kluczem angielskim. Słyszałaś o czymś takim? Kasia właśnie zrobiła full dive pod biurko. I jej teraz nie widzę po prostu. Wymienia. Jest git. Mamy nową jakość. Jest. Cudownie. Oho, koty się dobijają też, ale nie... Cheetos i koty na tym samym streamie to będzie trochę tak, za dużo. Tak, ten niezbyt dobry pomysł. Okay. Dobra, to akurat jest śmieszny TikTok. Kurde, koty potrafią otwierać drzwi, to jest trochę Żartujesz. Problem. Są jak raptory, no. Ja zrobię wymiankę. Sprytne. Cheetos, uwaga. Trade. Jest nie, dobra. Pogonił kota? Pogonił. Okej. Okay. O mój Boże. Czy to jest ta zapłata za tą przestrzeń ogromną do streamowania. Musisz co chwilę wpuszczać. Tak, widzę, że nie oglądałeś nigdy mojego streama żadnego, na tym to polega. Co chwilę... Znaczy widziałeś, zawsze jest jakieś zwierzę. Tak, i co chwilę wpuszczam, wypuszczam, ciągle mówię na przykład, o, krowa się dobija, ludzie mnie pytają, skąd wiesz, że to krowa? Ja mówię, że oczywiście, że po głosie. Ludzie nie rozpoznają swoich kotów po głosie? W sumie mam kota, który nie miałknął do mnie od 3 lat. Nie od 3 lat, Boże, od roku, tak jak długo jak mamy, ale cały czas miałczy do mojej dziewczyny. Więc totalnie jakby jest coś tutaj, że te zwierzęta po prostu... Jest dziwna dynamika. Ale czy to zwierzę, czy to mnie polubił? Czy to mnie szanuje, czy to mnie lubi? Przeszedłeś rite of passage. To jest śmieszny TikTok na przykład. O, okej. Super. Cieszę się, że zaczynamy od tego w takim razie. To jest śmieszny TikTok, w którym pani robi narrację do filmu przyrodniczego. Proszę bardzo. Y'all gotta watch this shit. You saw that first bird, right? Here go all his homies. They practicing a mating ritual, like a little dance. But like, get this. Look, they got a little youngin acting like he the girl. So they can practice. Look how smart these damn animals are. Look, and then once he like, all right, we got the routine down, let's go find the shorty. Let's push together. Let's go. 3, 2, 1. Get it going. And look boys. How shorty's looking. She like, damn, you really got all your homies out here just so you can hit. Like, they are fucking it up.
Oj, nieprzećwiczone. Okay, nie, totalnie. Nie, zawsze jeden. What is your decision, Charlie? Yo, look at the homies. Fuck, czekają. Did we do enough? Is he gonna get her? Is he gonna get the girl? Yo, see, say it, yeah! Okej. Okay. Czuję, że dla tej pół sekundy to wszystko było? Całe to zamieszanie, chłopaki ćwiczyli, polecieli do niej razem, wystawili cały repertuar. Wingmani. Pół sekundy, kurwa. Z skrzydełkami, dosłownie. Wszystko się zgadza. Pół sekundy, tak, ale dlatego to było ważne. Wingmani, dobra, nie załapałam, sorry. Wingmani. A wiesz, angielski. nie jest prosta sprawa. Wow, ja uwielbiam te fantastycznie nagrane filmy dokumentalne przyrodnicze. Na przykład BBC robiło bardzo dobre przez długi czas. Z tak. Komentarzy kogoś z internetu po prostu. Mhm. Jest taki słynny film o miodożerze. Jest, znam miodożerze. He nasty. Tak, i jest to jedno z moich ulubionych rzeczy. I jest, jakbym ja, wydaje mi się, że ten, nie wiedziałbym nic o tym zwierzęciu, gdyby nie ten film. I myślę, że może to jest kierunek ogólnie. No, ale to był taki kierunek popularny w takim 2010, nie? Jakby narracje do filmów przyrodniczych, takie śmieszkowe. Tak, bo też było, wiesz, u nas w Polsce oczywiście żart z tego, że Krystyna Czubówna, tak? No, ale... Sama obecność pani Czubówny. Tak jak David Attenborough za granicą, tak u nas ta Czubówna. Tak, tak. Więc był taki okres, że każdy film komediowy musiał zabukować Attenborough. I Czubówna w sumie w dubbingu. Tak, i wiesz, Bięta do każdego filmu musiał Czubówne dodać. Oglądałeś Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Oczywiście. Więc oczywiście wiesz, że langusta żywi się owocami morza, lecz gdyby mogła, jadłaby dżem. Wiadomo, oczywiście. No więc to... Dzięki Bogu, że to się okazało, bo to zakończyło jakby cały trend, bo już lepiej się nie da. Przesyt, no już tak. Faktycznie co zrobić lepszego niż tę langustę. A mam o tym komiks zresztą, wiesz, o tych ptakach, bo no, one odpierdzielają niesamowite rzeczy. Masz komiks? Żeby zaruchać. No, rysuję czasem coś tam, wiesz, tak. Rozgląda się po milionie po prostu różnych artów, jakichś książek, jakichś komiksów. Ha, ciekawe. No, zdarza mi się. Nice. I no, ptaki się niesamowicie wyrywają. Jakby, a to tańczą, a to budują dom, a widzisz, tutaj zatrudnił 5 ziomków i ćwiczył na swoim koledze, który jeszcze nie przeszedł dojrzewania, więc przypomina laskę. Czekaj, czy to było wymagane dla niego, żeby on musiał przypominać? Tak, z tego co wiem o ptakach, to właśnie dlatego te młode temu służą w ćwiczeniu, bo najbardziej przypominają samice. Każdy musi przejść przez to. Albo jeden taki ptak robił właśnie gniazdo, żeby zwabić partnerkę. I szukał po całym świecie niebieskich rzeczy, żeby do tego gniazda zanieść. Bo stwierdził, że laski, they dig it, nie? Jak masz niebieskie rzeczy w gnieździe. Więc... Pewnie totalnie. Lubię rzeczy, które można znaleźć w gniazdach ptasich. Na przykład czasem ktoś rzuci w necie zdjęcie, na przykład znalazłem w moim warehouse gniazdo ptaka. Jest cały zrobiony z trytytek. Trytytek? Trytytki, wiesz co? Wiem, takie te, no. Co się tak, no. Tak, bo każdy inaczej na to mówi, ja mówię na to trytytki. I myślę sobie, Boże, to jest idealne narzędzie dla takiego ptaka. Myślę, że powinniśmy zacząć wyrzucać trytytki w dzicz. Nie, to chyba nie jest dobry Nie, bo to mi ułatwi tyle, naprawdę, nie. To się tak łatwo łączy. Ja myślę, że to był najwyższy jeden czas. Wyjątkowo sprytny ptak. Nie. Ale sierść kotów można wystawiać w takich specjalnych koszyczkach na balkon, albo psów, jakie wyczesujesz, bo ptaki lubią sobie w nimi wykładać gniazda. O, to jest idealnie. Izolacja. Insulacja. Insulinacja. Nie, insulacja, bo ja od razu kalka z angielskiego, insulation, nie? Tak, ale... Insurekcja. Przepraszam, wybacz mnie, ja czasem napierdalam samymi kalkami z angielskiego. Bo... No co ty? Mi się nie zdarza. Nie, totalnie. Could it be me? Team Trytytka, dokładnie. Czad wie o co chodzi. Oczywiście. Dobra, let's get it going. Okej. Okay. O, kojarzysz tę aferę z Nickelodeonem i tym pojebanym reżyserem, który miał fetysz na stopki. Tak. Więc tutaj jakby trigger warning. Czy też content warning, że to jest Ariana Grande generalnie, która na Nickelodeonie zaczynała karierę. To jest Ariana Grande, okej. Bo... Somebody bring me the ocean! No one would ever say that. Why? Because if you were soaking wet and you're upset about it, the last thing you'd want is for somebody to bring you the ocean. Because the ocean is even more wet than even the wettest person in the world. Have you ever tried to get to home? Połączenie innuendo i humoru Disney Channel. Check this out.
O, Cheetos. No więc nie wiem, jakim cudem to przeszło. Nie wiem, jak. Bo dlaczego Ariana nikogo nie pozwała do tej pory? Myślę, że może być dużo powodów. Ale ty to tak. Czekaj, bo to jest. Ariana Grande była w Disney Channel czy w Nickelodeonie? Właśnie teraz, kurde, nie wiem. Bo cała inna była z Nickelodeonem. No, mi się wydaje, że w Nickelodeonie, ale ja nie oglądałam tych amerykańskich programów, jak byłam mała, bo ich jeszcze nie było w Polsce, więc w sumie to nie wiem. Tak. Może. Jak to wyszło, to było strasznie bezbeckie, przepraszam, jeśli kogoś obraziłem, ale... Chyba nie. Nie, okej. Okay. No i... Tak, Dan Schneider, tak, to jest właśnie, ten reżyser, czy tam producent, który miał fetysz... I okej, okay, jak Tarantino to robi, to przynajmniej z dorosłymi kobietami, nie? Tak. A w programie dla dzieci przemycać swój fetysz stóp? Myślę, że to jest połączenie fetyszu stóp z połączeniem fetyszu przemyciłem swój fetysz stóp. To jest takie combo, to jest do kwadratu. Totalnie. Faktycznie, bo ja też na poprzednich streamach czasami omawiam dziwne filmiki z fetyszami na TikToku. To jest oddzielny gatunek. Boże, okay. Bardzo dziwne fetysze, takie niszowe. I faktycznie częścią prawie każdego z nich jest to, żeby robić to publicznie, tak żeby nikt nie zauważył. Więc to może być to, ale... Ale czemu tyle dzieci musiało brać w tym udział? To nie jest okej. Okay. To jest właśnie problem, bo on ma... Dla niego fetyszem jest to, że on to robi i nikt się nie ogarnął. Ale my wszyscy się ogarnęliśmy, po prostu to jest dziwne. Nie wiemy, co ci powiedzieć, gościu. Wstydź się może? Tak. Pamiętam inne przykłady. Z iCarly na przykład. Też serial Nickelodeona. Gdzie na przykład jakieś tam ugniatanie stopami jakiegoś slajmu. To takie pionierskie powiedziałabym. No właśnie, no dokładnie. Myślę, że... osoby, które teraz konsumują te wideo z fetyszami, wychowały się na tamtych rzeczach. Jak kurde, myślisz? Skrzywili całe pokolenie? No, może tak być. Czemu nie? W sensie, jak działa fetysz, nie? Uchylisz okno, bo mi się gorąco zrobiło. Jasne. Mogę uchylić. To drugie. Dobra. Dobra, nice. Dzięki. Dobra. Okej. Okay. Co tu mamy? Spiritually gifted. O, okej. Inny gatunek TikToków, nad którymi lubię się pastwić, to różne spirytualno-duchowo new age'owe rzeczy. Okej. Okay. Ja się boję wypowiadać o nich, bo ludzie się bardzo denerwują, kiedy ktoś... Tak, ja też myślę, że znalazłam formułę taką, która nikogo nie denerwuje, bo znajduję już takie odchylenia, że w sensie nawet wiedźmy są obrażone w komentarzach. Okej. Więc tutaj Laska generalnie ma taką teorię, że wszyscy ludzie uduchowieni w poprzednim życiu mieszkali w jednej z kilku innych galaktyk. No więc ciekawe jest to, że każda z tych galaktyk ma swoją bardzo wyraźną estetykę. I chodzi o to w tym TikToku, żebyś wybrał tą, która najbardziej do ciebie przemawia, to ty się dowiesz, z której jesteś galaktyki, w której żyłeś w poprzednim życiu. Okej, żyjemy w Steven Universe, dobra. To jest Maltek. Tak, oglądałem Blade Runnera. Polaris. Tak, żyłem w komunie. Draco! Tak, oglądałem Harry'ego Pottera. Wow! O mój Boże. No, to wszystko są zdjęcia z Ziemi, ale... Tak! Ale wiesz, że cała galaktyka, wiesz jak duże są galaktyki, ogarniesz mniej więcej? No. Spore. No. Ona cała ma jeden estetyk. To zawsze jest ten sam kolor wszędzie, budynki podobne, oczywiście. Ludzie w całej galaktyce budują. Tak samo jak Mars jest taki sam, gdzie? Na przykład, nie? Tak. I całe wszystko inne w Mlecznej, na Drodze Mlecznej. No, na Marsie Boże. Też mają takie same budynki mniej więcej, totalnie. Powiedziałabym. Pogoda zawsze jest taka sama w całej galaktyce. Podoba mi się, to jest takie odwołanie. Pamiętasz swoje konto na Tumblr? Wiesz, takie, pamiętasz, co tam rzucałeś? Dokładnie. To jaki szablon sobie wybrałeś na Tumblrze, w takiej galaktyce żyłeś w poprzednim życiu. To jaka muzyka w tle leci, której nie można wyłączyć, jest zdecydowanie za głośno. To były czasy. W ogóle tęsknię za tym, że kiedyś można było wszystko customizować. A teraz masz jednego Facebooka i nie możesz go zrobić po swojemu. Oj tak. A kiedyś tak, swój podpis na forum, swój szablon na blogu, swoja muzyka, kursor mógł być twój własny. O, miałaś maskotki na pulpicie? Tak, one robiły różne rzeczy. Tak, owieczki były najlepsze. One były gąska, najbardziej interaktywne. Gąska była spoko, piesek był ekstra. Były różne pieski. Pamiętam, że były też
różne promujące filmy. Byli Simpsonowie na przykład. O, no, właśnie. Wszystko się customizowało kiedyś. I teraz daj spokój, odebrano nam to. Wszystko zunifikowane, jak w jakimś orwellowskim śnie. Dosłownie 84. Oddajcie MySpace, tak, żebym mógł wrzucić tam w tle Linkin Park. Nigdy nie miałam MySpace'a. Ja też nie, to ale... To amerykańska bardziej rzecz. Ale... My mieliśmy MyLoga. Przepraszam, co? Albo blogonet.pl. Jezus Maria, miałam blogonet.pl. Miałeś, tak, widzisz, rysowniczy. Bo... Rysowniczy? Tak. Jest, gdzieś myślisz nadal? Wiesz to by co? Było coś. Muszę go kiedyś poszukać. To by było poszukać. Coś. No właśnie myślimy z Martą, żeby zrobić taki odcinek o naszych fanfikach starych, żeby je poczytać na głos. Nice. Ja czytałem na dwóch typów podcast kiedyś historyjkę, którą napisałem, kiedy byłem w podstawówce. Science fiction. I jest to o porwaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy amerykocentryczne tak bardzo, ale... Ale to zawsze wtedy byliśmy amerykocentryczni. Wszyscy się nazywali, nie wiem, Jennifer. Ale nie można było Basia nazwać głównej bohaterki, jak się pisało fanfika. No. Dokładnie, tak. No i byli tam jakiś Agent Black, Agent Smith i Agent Sitek. Znajdźcie Vincenta, nie? Był, tak, oczywiście. No i ja uratowałem dzień. No wiadomo. Ja, dla mnie to nie było w ogóle możliwe, żeby napisać bez siebie jakąś historię. Po co w ogóle takie rzeczy pisać? Historię, dokładnie. No, później ludzie ogarniają, po prostu zmieniają nazwę, ale każda fabuła ma jakiś self-insert. Oni się nie mogą powstrzymać. Na pewno polscy pisarze fantastyki się nie mogą powstrzymać. Staszek totalnie, się tak. Staszek? Chodź, Stacho. Faktycznie, wow, to był Staszek, poznałaś. Staszek jak coś ma obsesję na punkcie mężczyzn, więc będzie zarywał do ciebie pewnie zaraz. Okej, więc tak to wygląda. Jest strasznym mizoginem. Hej, Staszek, ktoś podszedł. Niby jest z krową w committed relationship, ale zdradza go czasem z mężczyznami. A committed relationship, czy one to jakby... Konsumują, tak. Konsumują, ale niestety. Nie, w sensie, czy bardziej czy to przekazałeś, co w committed relationship, czy to jest bardziej coś, co ty wyciągnęłaś z tego? No to z obserwacji moich wynika. A, z obserwacji, no właśnie. Nie powiedziałem, wiesz, jeszcze nie mówię o polsku. Porozmawiamy. Oj. O Stachu. Chodź, Stachu. To jest taki pan dla ciebie. O mój Boże, jak ja lubię trzymać kotki. Każdy kotek ma inną reakcję. Ten na przykład nie chce być trzymany. Idź sobie. Dobra. They're like, if I was only 20 years younger, you do what? Sleep with me? There's no time. It's June of 2001. Focus, Harold. We have a 9/11 to prevent. Okej. Boże, młode laski na TikToku są tak śmieszne, nie mogę z nich, więc... No, Właśnie, dlatego się czuję zagrożony, tak? Słusznie. Że nie rozumiem. No, słusznie. Słusznie, czuj na plecach i oddech. A gdybym tylko był młodszy. Tak, z 20 lat powstrzymałbyś na ile? Mając ile? 2 latka? Wow! Dobra. Wow! Jestem tylko rok młodszy od ciebie, Kasia. Okej. Okay. Nie sprawdzałam ci dowodu, jak wchodziłeś, więc nie wiem. Co ja robiłem, kiedy stał się 11... Gdzie byłaś, gdy stał się 11 września? W domu. Hmm. Oglądałam telewizję. Hmm. I rodzice zastanawiali się, czy będzie wojna. A co robiłeś, jak umarł papież Polak? Płakałem. No, ale tak po prostu byłeś w trakcie płakania, czy nie? Wtedy od razu się rozświetliłem. No. No tak, no atmosfera była taka, że nic tak, nie się płakało. No wszyscy płakali, w radiu leciała jakaś pogrzebowa muzyka cały czas, całą dobę. Wiesz co, nie wracałem w ogóle do tych wspomnień, ale ostatnio jakby szukając znowu, przeglądam stare nagrania z telewizji, jak znajduję na YouTube. I przeglądając je, znalazłem nagranie z meczu, który się odbywał tego dnia, kiedy papież umarł. I ludzie tam byli tak smutni. Przypomniało mi się, jak faktycznie było strasznie smutne dla tych wszystkich ludzi moment i jak się tym byli bardzo przejęci, tak z perspektywy czasu jakby wygląda to trochę zabawnie. No po tej, no my też trochę żegamy już tym, nie? Wtedy no, że też żegamy, wiadomo. Nie było jeszcze tylu pomników i szkół imienia Jana Pawła II, ani memów niestety. Tak, dokładnie, ale no jako kraj, który jakby tam swoje przeżył i miał to jedno światełko w tunelu, nie interesując się jednocześnie za bardzo. Jaki można by kolejny krok zrobić, tylko to, co się już udało zrobić, no to ta strata Jana Pawła II to była taka Ludzie płakali. I to było tak, że był ten mecz i ktoś wbiegł, chyba, że kibic
stwierdził, że trzeba zatrzymać mecz, bo Jan Paweł II chyba umarł. Tak. I najlepsze jest to, że oni tak, o kurczę, może faktycznie. Dobra, musimy totalnie zatrzymać mecz. Teraz krowa się dobija. Tak, tak już będzie. Aha, bo ona miał, czy a ten drapie. Wow, i krowa. Siema, krowsko. A co ja robiłem 11 września? Nie pamiętam. Wiem, co pamiętam, gdy... Wiem, czego nie zrobiłeś, nie powstrzymałeś. Nie powstrzymałem. Same Bin Ladena. Ale pamiętam, co robiłem, gdy umarł Michael Jackson. To nie było dawno chyba. Nie wiem. Już było jakiś czas temu. No, nie było jakoś super dawno. Ale pamiętam to, bo po prostu moja babcia... Bo ja akurat mojej babci, moja babcia weszła do pokoju i powiedziała, że umarł Michael Jackson. A takie, moja babcia wie, kim jest Michael Jackson? Może jeszcze to był jedyny dzień, kiedy się dowiedziała. Ona się po prostu dowiedziała, że Michael Jackson istnieje i tak samego dnia umarł. Więc, okej. Okay, ale... No, wyobraź sobie dla niej stratę dowiedzieć się tego samego dnia o istnieniu Michaela Jacksona i że umarł. Może i dobrze, nie zdążyła się przyzwyczaić emocjonalnie. Przywiązać. No, tak jak z posiadaniem szczura, on żyje tylko rok albo dwa. O, to jest straszne. Znaczy, posiadanie szczurów, one są takie super. I super. Jak sobie można to robić, żeby, wiesz, mieć szczura, zakochać się w nim, przywiązać do niego. One są bardzo inteligentne, bardzo towarzyskie, tylko wiedząc, że on przeżyje za dwa lata. Przeżyjące, no. No, to jest ta jedna rzecz, która mnie powstrzymywała zawsze. Dlatego straszyki są fajniejsze. One... O Jezu, te robale twoje. Tak, te robale twoje. Boże, jak moja ciocia, nie? O jak? Nie! Te robale nie. Twoje. Nie. Nazywania mnie ciocią, wiesz. No. Dobrze, przepraszam. Nie zdzierżę. Wiem, że to tylko rok, ale bez przesady. O, mamy śmieszne pieski, bo w ogóle... mój czat zwykle mnie nienawidzi, bo pokazuje jakieś cringe'owe hetero TikToki. A ja lubię tak najbardziej. Oni by wolały lesbijskie pieski, bo czasem wrzucą jakieś śmieszne TikToki z pieskami, które są na przykład lesbijkami i są słodkie. I to wtedy jest wholesome, a... Lesbijskie pieski. Tak. A więc zobaczmy, o co chodzi z tym pieskiem. Okej. Understood. He's not an assassin dog. He's an assistance dog. And it was just a horrible dog. But the job offers just keep And some of you even sent him gifts. At least I hope they're gifts and not a deposit of some sort. Today this came an assassin's book. Apparently one of you decided if he's going to do the job, he needs to look the part. I'm worried this is all going to his head. Słodkie pieski, ten jest asasynem. Boże, jaki dobry żart zresztą. Wow. Idziemy dalej. This is how it feels to have a boyfriend. Okej, to jest kolejny... czyli... Okej, dobra. Kolejny... Komentarz. Kolejny team, temat, na który strasznie mnie triggeruje i jak się rozkręcę, to gadam o nim w nieskończoność. Dawaj. Dziewczyny z TikToka są obsesyjnie zazdrosne. W sensie, levele do jakich dobija, że jak polubisz dziewczyny zdjęcie na Instagramie, to wszystkie dziewczyny w komentarzach napisał, żeby cię rzucić i w ogóle. No więc ta laska robi taki dramatyczny reenacting, jak to jest mieć chłopaka, który ogląda porno. Albo oglądał, bo to też boli. Tyle? Tak, to tyle. Okej, okay, dobra, czyli... Cała brudna, posiniaczona i zrozpaczona, ponieważ jej chłopak oglądał porno w przyszłości. To nie jest ironiczne. Nie, to jest... Nie? Okej. Okay. Właśnie komentarze... To jest mój problem z TikTokiem. On naprawdę czasem wejdzie w taki poziom już ironii, że zaczyna się gubić. Więc... Postmodernizm, nie? No. Właśnie, bo nie jestem zalogowana z jakiegoś powodu, więc nie widać komentarzy, ale tam w komentarzach było mnóstwo takich dziewczyn, które pisały, no mój dla mnie przestał oglądać porno, ale fakt, że robił to wcześniej wciąż boli. I wiesz, ja myślę o tym każdego dnia. A jak któraś laska powie, że jej to nie przeszkadza, to mówią, że jest pick me girl. To jest... to jest ciekawe. To jest ten... ta druga część tego braku... braku sex edu. Jakby w drugą stronę... znaczy nie w drugą stronę idąca, tylko taka nie... Ludzie oglądają porno. To się dzieje. To się dzieje, działo. Się dzieje, działo. Będzie się działo. Znaczy, oczywiście
to moim zdaniem śmieszy całą dyskusję, bo faktycznie jest taki temat, że no porno, a zwłaszcza to jak wcześniej da się mieć do niego dostęp teraz i nieograniczony, może się wpływać na rozwój, kiedy się nie za wcześnie trafi, na złe porno się trafi, albo właśnie można się uzależnić i tak dalej. No? Plus też wyzysk w branży i nie fair traktowanie pracownic i kobiet w branży ogółem. No to są legitne problemy, a ludzie robią z tego takie, o Boże, mój chłopak oglądał porno i teraz będę o tym myśleć codziennie, że jemu się spodobała jakaś inna kobieta na ekranie i że go podnieciła, a wręcz niektóre dziewczyny piszą w komentarzach, no jak to, przecież on ma wzwód dla innej kobiety, nie boli cię to? Wow, okej, jakby nie spodziewałem się, że tą stronę zobaczę tak tego wszystkiego. No. Jest to eskalacja. No. A ciekawe, jest więcej takich, gdzie ludzie mają totalnie jakiś po prostu, są zniszczeni przez totalnie taką przyziemną rzecz. Tak, no inna dziewczyna miała TikToka, w którym mówiła, że właśnie ma atak paniki, bo sobie przypomniała, że jej chłopak uprawiał seks z inną kobietą w swoim życiu. No to jest... To jest chyba pochodna tego, gdy sobie wmawiasz, że jak ktoś ogląda pornografię przed byciem z tobą, może nawet robi to, kiedy jest z tobą. Jest to coś. Tak, to już jest chyba następny krok. Bo tam to właśnie mówiłam na którymś z wcześniejszych streamów, omawiałam tą laskę, która. A młode dziewczyny to wszystko są, nie? Po pierwsze. Wydaje mi się, że też mogłam przechodzić ten etap kiedyś, kiedy dopiero zaczynałam wchodzić w związki. I najlepsze jest. Ten level hipokryzji, bo jestem pewna, że jako nastolatka już sama oglądałam porno, ale jak dowiedziałam się, na przykład, nie wiem, że mój pierwszy chłopak oglądał porno, to też wpadłam w panikę. Więc jest w tym coś takiego faktycznie, że no, porównujesz swoje ciało pewnie z aktorkami z tych filmów i tak dalej, ale no tak, myślę, że to jest kwestia jakiejś dojrzałości. Nie, no nie chcę też tak umniejszać tym dziewczyną, nie, ale. No tak, bo to jest. Albo tego insecurity, właśnie, nie, bo to wszystko jest. Zazdrość, nie? Że ja mu nie wystarczam. O, chyba to głównie piszą. Bo to jest popularne zjawisko, milion lajków. Nie wiem, jak to się przekłada na TikToku, to jest dużo? Milion? Jest okay, dużo. Okay. 1.3 to jest bardzo dużo. I to też ciągle się przewija. Ciekawe, bo jakby ja w tym dyskursie pornograficznym to ja sobie zatrzymałem totalnie na tym, jak to wpływa na młodych mężczyzn, nie? No, no i to jest... A nie pomyślałem nigdy od tej strony, że jest tutaj taka zazdrość wręcz, gdzie to jest demonizowane w takim stopniu. No też to jak bardzo porno jest zdominowane przez ten male gaze, czyli że kobieta jest zwykle jego przedmiotem, a mężczyzna jest podmiotem, że bardzo mało jest porno kierowanego do kobiet, plus to jak internet idzie w stronę największych ekstremów, więc te najbardziej brutalne fetysze, bardzo łatwo jest wpaść młodym ludziom w taką czarną dziurę, gdzie musisz mieć coraz więcej bodźców. I też zauważyłam trochę po TikTokach, jak bardzo znormalizowany jest kink na BDSM. Że w sensie, wiesz, nawet w memach jest, że o, jak facet cię nie dusi w łóżku, to tak, nie jest wystarczający, a no nie każda dziewczyna pewnie jest into this, a jednak wmawiają im te wszystkie memy, że to jest prawdziwy seks, a inny to jakieś vanilla nudy, nie? O, to jest też zauważyłem faktycznie, że demonizacja takiego vanilla seksu po prostu. Tak, że to, wiesz, to musi być po prostu popierdolone, off the wall. Jak na jednorożcu, z nogami. Tak, dokładnie. Multirzeka. Dokładnie, tak. I to zauważyłem faktycznie. Więc rozumiem też, jak to może generować u wielu osób takie... może no jak to się mówi, taką reakcję emocjonalną, gdy pojawiają się te kompleksy, nie? No, taką związane. Właśnie, że ci tutaj łzy lecą i rozmazują błoto na twarzy, nie wiem, to jakieś zadrapanie, no, nie wiem, co tu się wydarzyło w tym scenariuszu. Ja już to w ogóle nie chciałem poruszać tego tematu, bo tutaj, ale emocja przekazana w formie audiowizualnej, no, tak. O to chodzi w tym medium. Łącznie z dudniącym basem, który... Tak, i ledowymi światełkami w tle, oczywiście. Tak, czerwone oczywiście. Czerwone. Ktoś na czacie Raventon 1.3.4 podpowiada, że to jeszcze te wszystkie trend na step sister, step brava, generalnie tak. Incest porn, strasznie popularne, ale no to jeden z najpowszechniejszych tabu, więc wydaje mi się, że to nic dziwnego, właśnie, że jest chodzi, popularne. Jest to ten element tabu na pewno też jara ludzi, bo seksualność się kojarzy z tabu, więc może coś w tym jest. U Polaków ostatnio najpopularniejszym jest MILF.
Tak? Bo tak. A coś, wokół tego się coś kręci co roku, mam wrażenie, jak przeglądam te statystyki, Pornhuba była Stepmom, MILF, ale też Polish Girls są zawsze patriotyczne serduszka. To jak nie jest Polką, to po co w ogóle, wiesz? Nie, tylko z Polkami. Tak, dokładnie. No. Mówisz, że zacina strasznie. No przecież włączyłam lepszy internet. Trudno. A zobacz, jest ten kabel podłączony? To tak, może... tak, jest wszystko ustawione dobrze, tylko ten internet w ogóle jest tu. A, to wiesz co, rozłącz Wi-Fi na wszelki wypadek, żebyśmy mieli ten... Rozłącz Wi-Fi, a ja jeszcze zrobię jeden myk, znikniemy na chwilę. Sprawdzę, czy nie mam hotspota odpalonego, bo wtedy z hotspota... Jasne. No właśnie, o to chodziło. O, już tam widzę 4000 kilobajty na sekundę, wróciło. Tak, we're back, bo... no, więc... Mogło przerywać strasznie, bo leciało z mojego hotspota cały czas, a teraz nie chcę się włączyć. Mówił, że git. Działa. Dobra, super jesteśmy. Tylko teraz... Szkoda, że zmarnowaliśmy tyle materiału, zacinając się. O, jesteśmy z powrotem? Jest, chyba działa. Dobra, git. Sorry, gdzie skończyliśmy? No i to powiedzą, bawiliście ten o ptaszkach. O nie! O, okej, okay. To jest popularny taki trend na TikToku, żeby wziąć wszystkie swoje przyjaciółki, założyć peruki i wyjść na miasto jako zupełnie inne osoby. Wow. Więc laski to zrobiły, ale miały zdziwko. Chyba myślały, że będą najdziwniejszymi osobami w barze, ale... Weirdest shit is going on. Więc laski ich przebiły. W sensie pomyślałem, że to wieczór pański. Ale te kolorowe włosy, czy tamto to wieczór pański? Oba, chyba tak. W dwóch różnych bardzo stylach. Muszę sobie to zapisać, bo ja muszę zorganizować niedługo wieczór panieński. Myślę, że to jest taki cult vibes. Może w ogóle wezmę Midsommar team i założymy wianki. Będziecie biegać po prostu po ulicy, jakby coś się stało. Podpalać. Nie, nie. Dobra, to odpuścimy. Nie. To odpuścimy. Dobrze, jestem tutaj. W takim razie dzisiaj. Dziś czasem trzeba się skontrolować, tak? O nie, następny film jest niedostępny. Nie, czemu? To było jakieś złoto. Musieli je usunąć. To możemy jeszcze w temacie wieczorów panieńskich i wieczorów kawalerskich. Byłeś na jakimś? Tak, byłem na wieczorze kawalerskim. Mojego przyjaciela. I graliśmy w Laser Taga. No, był... taki klasyczny chyba pomysł. Tak, i to było przezajebiste. Boże, zajebisty pomysł. Najlepiej po prostu zorganizować coś takiego, żeby ludzie się dobrze bawili, a nie czuli się kurwa dziwnie. Rewolucyjny pomysł. Rewolucyjny pomysł. Wieczory kawalerskie na mieście to jest... Nie wiem, no... Bierz na siebie to odpowiedzialność, że będziesz miał jedną tą osobę w swojej grupie, która będzie najmniej podpita i ona będzie się najbardziej stresować o wszystko. Tak, to w ogóle jest problem, że to bardzo różne osoby są zawsze na tych kawalerskich panieńskich. One wszystkie inaczej się bawią. Tak, każdy jest ten. I często, wiesz, może być sytuacja, że masz tam tych swoich trzech kumpli. Haha, nice. I gościa z pracy. Tak, albo siostra pana młodego, jak ja na przykład na panieńskim mojej bratowej. No. A co bywało niezręczne przy tych wszystkich grach. Kiedy odpowiadasz, na przykład panna młoda ma odpowiedzieć na pytania, te same pytania co pan młody i tam było pytania o ulubione pozycje seksualne i tak dalej, a ja tak piję sobie z tej słomeczki w kształcie penisa i tak... Chciałem się spytać, czy był słomeczki w kształcie penisa. Tak mówię, nie chciałam tego wiedzieć, pozdrawiam Gosię i Bartka, było fajnie. Chciałbym od razu powiedzieć, na kawalerskich nie ma słomek w kształcie cipek. No i to uważam jest jakiś błąd. Chociaż może powinno być na odwrót, powinno się celebrować chyba jakby... Nie wiem w sumie, nie wiem. Nie, to taki tam pomysł rzucony. Nie, może też byłby dobry pomysł. Laser tag, zostańmy przy tym laser tagu. Słuchajcie, wasz wieczór pański czy kawalerski nie musi być komentarzem społecznym jakby. To dobrze, że to zaznaczyłeś, bo faktycznie już zaczęłam się na tym fiksować. Ostatnio, bo... A nie powiedziałam do ciebie. Ale wezmę to pod uwagę. Okej, dobra. Wow. Ostatnio, jak lurkuję sobie na różnych grupkach ślubnych, bo mam takie niszowe hobby. I była tam ważna informacja od jednej użytkowniczki, żeby uważać na Chip and Dale'sa Daro, ponieważ był mega hot, ale ostatnio w pandemii bardzo się zapuścił. I ona już go zdecydowanie nie poleca. Kurde. Biedny Daro. Szkoda, widzisz. Nie, mam nadzieję, że wróci na Top of His Game, wiesz, jakby... Że wróci na konia i... Wróci na konia i wielki powrót, wielki comeback. Wielki Daro. Będę śledzić, może się przyda na pański grupki kontekst. Weselne, o kurde. Do tego jest... przyjdziemy jeszcze, wiesz? O, super. Jak będziemy omawiać Sorry, się cię zatrzymuję za bardzo, bo... Nie, dobrze, wiesz, okay.
Bardzo dobrze jest. Właśnie potem będziemy na inbach omawiać grupki ślubne. Właśnie, czy inby. O mój Boże. Ile zabawy. Dobra, co tu mamy? A nie wiem, co tu mamy, zapomniałam. Wiesz, czasem jest tak, że późno w nocy sobie oglądam TikToki i sobie je dodaję na później do obejrzenia na streamach, a potem zupełnie nie pamiętam i to jest takie jakby wiadomość od Kasi z przeszłości do mnie, więc... Totalnie rozumiem. Zobaczmy, co wymyśliła. A, okej. Nowy trend na TikToku, na którym Amerykanie zdają sobie sprawę z rzeczy, o których dowiedzieli się zdecydowanie za późno, ponieważ ich system edukacji jest trochę zjebany. Więc tu na przykład laska dzieli się tym, że nie miała pojęcia o tym, że takie wydarzenie jak koń trojański to nie wydarzyło się naprawdę, że to tylko mit. Kurczę, ale ich zawiódł ten system edukacji w takim razie. No bo słuchaj, wyobraź sobie, gdyby była w jakiejś sytuacji, na przykład, nie wiem, byłaby na rozmowie o pracę i ktoś by się spytał. Twoje ulubione wydarzenie historyczne. A, koń trojański. Okay. LOL. No, ja trochę rozumiem, bo w pierwszej gimnazjum się bardzo zbłaźniłam odpowiadając na pytania na historii o założycieli Rzymu i ja powiedziałam, że tych dwóch braci, dwóch typów, jak oni się nazywali, Lech Jarek. No. Lech Jarek Czechirus. Który z tych dwóch, no, no i się śmiali ze mnie. Romulus. I drugi. Ej, chłopaki, proszę się tu. O nie, i akurat się biją między moimi nogami. No, zły pomysł. O, twoje nogi się biją. A, właśnie. Może ile interakcji z tymi zwierzakami. Przezabawna sprawa. No, głównie na tym robię karierę w internecie, szczerze mówiąc. Dość kosztownie to wychodzi, ale... No i tutaj w komentarzach znów było mnóstwo ludzi, którzy też dopiero się orientowali, że to nie było naprawdę. I tak się zastanawiam, co jeszcze z Iliady wydaje im się prawdziwym wydarzeniem historycznym. A ci Argonauci, oni to... No, tam walczyli, nie? Z tymi potworami. Z tymi koniami. Z koniami greckimi. Słuchaj, ale w sumie przypomniało mi się z takich rzeczy. Ostatnio dowiedziałem się, że sarna i jeleń... To nie to samo zwierzę. To nie to samo zwierzę. No. Ostatnio się dowiedziałem. Jezu. Wychowałem się na wsi, wiesz? Wszyscy mi cię reklamowali jako osobę, która dużo wie ciekawostek o zwierzątkach. A to prawda. A ja mam taką teorię, że z niewiadomego powodu faceci bardzo mało wiedzą o zwierzętach. I nie wiem dlaczego, ale to tylko takie doświadczenie, nie poparte żadnymi statystykami, bo no, chłopak mojej koleżanki się zorientował jakiś czas temu, znaczy zorientował, pytał ją, czy jesz jest ssakiem. Mhm. Ostatnio na przykład. No. I się zastanawiam, czym innym miałoby być jesz. Co? No. Płazem, nie wiem, no. Kurwa, gadem, grzybem. Takie podstawowe. Jesz jest grzybem, totalnie. Wygląda trochę. Wygląda trochę. Dobra, nowa teza. Jeż jest grzybem. Zapamiętajcie. Moja współkatorka miała jeża jako zwierzątko domowe. Jeż pigmejski. A mój znajomy hodował pieczarki w wannie. Widzisz? Wszystko się składa w jedną całość. Korelacja, kauzacja. Tak, jest. Może wiesz, to był jego sposób na dziewczyny, bo nie wiem, czy wiesz, ale pieczarki pachną seksem podobno. Boże, ja pierdolę, znowu ci kurwa wąchacze jebani. Wąchacze są najgorsi. Przepraszam, można przeklinać tutaj? Można. Okej, okay, git. Sorry, nie wiem, to jest chrześcijański serwer. Jebani wąchacze, znowu. Tak jak tam, znowu ci heterosie, jebani wąchacze. Tak, wąchacze książek, wąchacze pieczarek. Założę grupkę, ar wąchacze, okej. Okay. Do wąchacze even like smells. No. O, okej, okay. Muszę cię zapoznać z Lore tej pani, ponieważ ona się przewija u mnie na streamach TikTokowych. Lore. Przestań się. Sorry, przepraszam. Muszę zaprosić do domu youtubera. To ciebie śmieje. Nie, przepraszam. No i ta pani generalnie służy mi jako portret do takiej grupy ludzi, która uprawia taką pop psychologię, bo ona dużo mówi o empatkach i narcyzach i traktuje je prawie jak domy w Hogwarcie, już są na tym świecie empaci i są narcyzi. Z różnych galaktyk. A, otworzę nam drzwi, żeby klima wleciała. Jasne. Dzisiaj jest jakiś dramat z tym... Nie wiem, co to się... Słyszałeś, jaka pogoda dzisiaj? Może porozmawiamy o pogodzie. O, tak, ciepło. A, gorąco. No. O, mój autobus! Pa! Dobra, czekaj. Nie mogę uciec na mnie. Ta pani uprawia pod psychologię. No i dużo mówiła właśnie o empatach i narcyzach w taki sposób właśnie, który sugerował mi, że niezbyt zna się na psychologii, a bardziej idzie w jakieś ezo, new age'owe tematy. Mm-hmm. No i mam ją, widziałam, przewidziałam to, obczaj to. Okej. Okay. Znasz już techniki ochrony energii, podniesione wibracje, kryształy.
złożone czekaj, musimy to rozpracować bardziej, więc kiedy o, po chwili miłej konwersacji czujesz, jak ktoś próbuje ci wciskać kit, ale spokojnie, znasz już techniki ochrony energii. O wow! I te techniki to podniesione wibracje, kryształy i wewnętrzna wojowniczka. Trzy różne, tak jakby. Mm-hmm. No, i złożone ręce, brak dostępu do mojej energii. Wow, ale to jest ciekawe, bo to jest połączenie tylu różnych, wiesz, rzeczy tam, wiesz, jak... Po psychologii z jakimś właśnie New Age'em i... gościa, tego jednego gościa, co ci o trzeciej w nocy opowiada o mowie ciała. Co się strasznie zjarał. Dokładnie. Wczoraj filmik oglądał na YouTube. No. A wiesz, że to znaczy, że kogoś lubisz, nie a to, że kogoś nie lubisz, tak. A to, że jesteś zamknięty. Jak słomkę w czyimś kierunku stawiasz, to znaczy, że... Jak słomkę z penisem w czyimś kierunku stawiasz na wieczorku. Bardzo sugestywnie. Wskazujesz na kogoś słomką z penisem i już wiadomo, o co chodzi. Dokładnie, dokładnie. Więc mam tę panię, przyłapałam ją, wiedziałam od początku. Znaczy, nie powiem, co mi podpowiedziało jakby po jej wizerunku ogółem. Też nie, może, nie mam pojęcia jakoś. Może mogłaby być w te klimaty, ale... Miałaś dostęp do jej energii po prostu, wyczułaś. Bo nie ale teraz, tak, brak dostępu do mojej energii. To... Nie, znowu przyszedł mnie lizać ten typ. Cudowny. Czyli tos. Nienawizji. A czekaj, przecież trochę luzik. A, to będzie ten kinky TikTok. Bo kinky nie spodziewałam TikTok. Się, że będę tu z tobą je oglądać, więc może być niezręcznie. Więc generalnie tam laska sugerowała, że jest bardzo hot, kiedy uprawiasz z kimś seks od tyłu i ten ktoś podnosi jedną nogę do góry. Mm. No więc ten koleś postanowił to wypróbować. Okej, działa. Jak podoba mi się. Też działa. Możesz jeszcze raz puścić ten początek? No. To jest dźwięk z Half-Life'a ogólnie. Dla mnie that's the move. That's the move. Potwierdzam. Potwierdzam. Nie, możemy wejść w tą gołębię i możemy nie wchodzić w ogóle. Możemy się tak przesmknąć po powierzchni. Przesmknąć, dobrze. Na inny, na któryś tam stream. Jakby się tak, powiem, tak. Dobrze. Okej. Okay. To jest teraz... To będzie trudny TikTok. Trzeba się w niego wgryźć. Generalnie kojarzysz taki mem o facetach, którzy wymyślają genialne produkty dla kobiet, które są bardzo do niczego nieprzydatne, na przykład rękawiczki okresowe, co się ludzie śmiali ostatnio bardzo. To można nawet zatrzymać przy genialnym mem, gdzie mężczyźni wymyślają produkty. Tak. Tak, tak. Wyjątkowo zabawne jest jeszcze się albo nie mężczyźni. Tutaj też. No. Ja tak, jakby uwielbiam się śmiać z wynalazców teraz, którzy tam, no to jest to, co sprawi, że jeszcze szczególnie, gdy faktycznie ta nisza nie zrozumiała zupełnie czyichś potrzeb. Więc tutaj jest koleś, który wymyślił szminkę do waginy, która ma działać tak, że jak masz okres, to jest właśnie klej, nie szminka, więc sklejasz sobie po prostu tam wszystko i ci nie leci w trakcie okresu, nie? I sprytne. To ma działać tak, że to ma być specjalna substancja, która się rozpuszcza przy sikaniu, żeby dało się sikać, bo wiesz, on myśli, że sikamy waginą najwyraźniej. Tak, jak daleko ten produkt doszedł? Jakby, czy to był tylko prototyp, czy to już zaczęło? Muszę się wczytać, wiesz, bo tu jest jakiś artykuł na ten temat i ja go nie klikałam. I on tutaj mówi, że kobiety mogą być dzięki temu dużo bardziej produktywne i skupione, w przeciwieństwie do tych, które używają tamponów pod pasek i kubeczków menstruacyjnych. No bo one nie wystarczają najwyraźniej. Najwyraźniej nie wystarczają. Nie, trzeba po prostu je zakleić albo zaszyć najlepiej może od razu. Właśnie chciałbym. Na głucho. Bo za każdym razem, gdy pojawia się produkt, to trzeba pomyśleć o niszy, którą wypełni. Ja się zastanawiam, jaką niszę wypełnia produkt, który ci za... Yeah. Wiem, jaką niszę, tak dosłownie. Dobra, tak, tak. Ale wydaje mi się, że to jest zbyt mani...
Chociaż nie wiadomo, kto tego Nickelodeona jeszcze oglądał, nie? Myślę, zbyt że to może mała być nisza. Chyba zależy u kogo. O Boże. Yes, I am a man and you as a woman should have come up with a better solution than diapers and plugs. Plugs! Widzisz, wy głupie kobietki mogłybyście wymyślić coś lepszego niż pieluchy i zatyczki. Myślisz, że gość my... Myślisz, czy gość uważa, że butt plug jest do tego, żeby założyć go na dłuższą podróż, żeby się nie zesrać? Totalnie. To jest ta sama logika, nie? Tak, więc wymyśli taką specjalną szminkę do dupy. Szminka do dupy. To jest ten sam mięsień ogólnie. Mięsień odbytu i mięsień ust jest tym samym typem mięśnia. A, tym samym typem. Nie, ten sam, nie zamieniają się w nocy jakby, nie. Nie, zastanawiałam się, że mamy gdzieś tu w środku jeden mięsień, który kontroluje je, więc za każdym razem jak otwierasz usta, to otwierasz też. Dlatego jak ktoś ci pisze na internecie, nie zesraj się, po prostu no się masz tylko o minę. O Boże, dokładnie no, tym samym mięśniem. Humor fekalny, jej! Sorry, jakby musiałem nie przynieść no, tutaj. Wiadomo, trzeba. O, to jest super niszowy humor. Okej. Okay. I trzeba się wsłuchać w muzyczkę, w nim, taki żarcie. Czy jestem w grupie społecznej, która będzie w stanie określić się? Myślę, że tak, może. Okej. Cześć, bo Damaszek to taki materiał. Przepraszam. Z dwóch stron. Wiesz co? Został zauważony. Została zauważona szansa na żart. Została schwytana. Została z totalnie, piękne, widzisz, tak. Masz najlepsza rzecz związana z tym utworem muzycznym Mask Dream. Tak, jakby masz ten jedyny strzał, wiesz czym jest Damaszek. Generalnie lubisz Damaszek i myślisz, mój moment. Całe życie czekałam. Powiedz mi, czy jesteś zapoznana z dramą Mask, utworu Mask autorstwa Dreama? Nie. O, nie znasz, co się dzieje, co chodzi z tym utworem? Okej, to możemy później obejrzeć, aha, bo to będzie zahaczało o Inbę. To możemy obejrzeć teledysk do tego utworu. Dobra, no, dobra. To jest muzyczny TikTok na przykład. Podstawowa zasada musicalu, żeby zacząć takim właśnie przedstawiającym świat, nie? Utworem, numerem. W ogóle świetny gatunek takich właśnie jingli, ale nie jakiejś korporacji reklamowej, tylko po prostu jest to, jak ktoś to sprzedaje ryby albo kole na plaży. Tak, cudowne. No, jest też taka słynna piosenka właśnie o Coca-Coli, którą sobie pan idzie i śpiewa na plaży. Też, no, to... Bałtykiem się często zdarza z lodami, jak idzie pan i śpiewa tak, piosenki. Tak, właśnie, tylko to jest nie żadnego, kurczę. To jest super gatunek też. Ale co, tam już jest bardziej taka poezja. poezja wykrzykiwana, ale... On ma głos jeszcze do tego. Tak, chyba, że mu autotuna zrobili, mam nadzieję, że nie. Nie, na pewno nie. Facet myślę, że po prostu wykorzystał swoje autotuny do sprzedawania ryb. Mam nadzieję. Myślisz, że siedział w domu z tym notatniczkiem i zapisywał sobie ten tekst? Oczywiście, że tak, bo on jest dość skomplikowany, nie? Tam się dzieje pod koniec. Pod koniec się dzieje. No bo na początku jest coś prosto. Come on, jakby już złapałam. Pójdź jeszcze raz. Come on, ladies. Muszę spytać. Jakie jest zadanie jego? On harmonizuje, nie słyszysz? A, faktycznie. Myślałem, że jest hostem. Ja zrobił duet, żeby sobie zharmonizować do niego. To mój ulubiony fragment. One pound fish to the one pound fish. Coś...
jednocześnie coś, co możesz sobie przed snem zaśpiewać. One pound fish to the pound fish. Tak. No. Bardzo fajne. Muzyczne TikToki to jest coś, co jeszcze mnie tam jakoś... jeśli ktoś kreatywnie do tego podchodzi, nie że po prostu muzykać. To jest tak. To rozumiem. To jest bardzo relatable. Nie dla ciebie, że no, siedzisz sobie u ginekologa, czekasz, aż ktoś ci będzie zaglądał, ale majtki trzeba schować pod bluzkę dla prywatności. Zawsze, za każdym wybranym razem, nie wiem czemu. Oj, ale... Boże, cieszę się, że miałem wgląd w to. No nie, normalnie byś się nie dowiedział takiego rzeczy. Tak. Totalnie tak jest. Jest bardzo to... Nie, jakby możesz... gapić się przez pół godziny na moją waginę, ale koloru moich majtek się nie dowiesz. To jest totalnie jedna z tych rzeczy, gdzie nigdy nie pomyślą, bo coś takiego zachodzi. Ale w momencie, gdy się dowiaduje, że jest takie zjawisko, takie... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że totalnie tak. Rozumiem, czemu to się dzieje. Słowo kahuter absolutnie do mnie przemawia. Też. Nie spotkałem się. Nie, spotkałem się już z nim wcześniej. TikTok ale... wiele wymyśla wariacji. Ale nie w takim kontekście. właśnie, jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Gdzie to jest nagrane? Czy to jest faktycznie w gabinecie ginekologa? Tak wygląda. No bo wygląda tak, zobacz, ona też jest w jakimś tym prześcieradełku, więc tak, no lekarz wyszedł, ona postawiła sobie tu telefon, nagrała i totalnie widzę taki scenariusz. Patrzę, co tam na czacie czasem. No. O kurwa, Barto Sito i Kasia Babi z crossover, lecimy! Hej. O nie, dowiedzą się, że strasz. Po majtkach? Nie! Mam nadzieję, że jeśli nie! Jeśli po majtkach dojdzie się, że serasz, to czas je wymienić. Nie jest dobrze. Oh god. Badonka donk. A tak, bardzo podobne. Tak, to jest w tych samych rejonach jest to słowo, tak. Co kahuter. Kahuter and badonka donk. A, zamknijcie ciastka. Boże, wszyscy nas krzyczą, że mamy zamknąć ciastka. Zastanawiam się, o co im chodzi. O nie to zamykaj. O to chodzi. Faktycznie. Ale musieli mieć kurw na nas. Accept cookies. Accept cookies. Wybaczcie. Czyli ty wiedziałeś, ale specjalnie to robiłeś, żeby... Wiesz co? No ja czasem lubię podkurwić tych ludzi. No, taki jest. Co zbyt roszczeniowi. Taki jesteś właśnie. No jestem, przepraszam. No jakoś tak wyszło. Jakiś taki sposób na siebie, nie? Ktoś pyta, czy kahuter się tłumaczy jako spółkowarka? Spółkowarka! Czemu? Czemu spółkowarka? Dobrze. Moja koleżanka kiedyś użyła terminu piździocha. Wiesz, jak jest najgorsze absolutnie na świecie? Rozklepiocha. Nie ma nic gorszego na tym świecie niż rozklepiocha. Przestań, proszę, nie. Nie skazuj mnie. Teraz będziesz mógł przestać mieć. Nie. Obsyłam cię. No. O, a to samo, dobra, nie wiem czemu dwa razy zapisało tak się to samo. No, tak najwyraźniej, bardzo przemówił do mnie. Więc nice. Ten, tyle. Piękne, dziękuję. Czy można zrobić tak, żeby mój feed był po prostu taki, że są to TikToki, które Kasia Babis poleca? Czy można tak zrobić? Tak. Okej, tak? Polecam. Okej, dobra, będę po prostu szukał w ten sposób. Bo na moim feedzie nie ma absolutnie. Możesz tak wpisać, jest tak... pytać się TikTok. Co chcesz oglądać? A ty, on ty mówisz, to co Kasia Babis, poproszę. Serio? To co ona ma. Tak? Nie, wow. Nie. Kurde, już myślałem. Ale miałoby to sens, w pewnym sensie. No ale mogę ci podsyłać, wtedy algorytm będziesz miał taki sam. Jakby też oglądać moje rzeczy. Dokładnie. Możesz też mój oglądać po prostu w kółko. Mogę mój oglądać, ale to będą tylko twoje. Chociaż może też będą wtedy te, które ty lajkujesz. No wtedy... Bo lajki masz prywatne. Mam prywatne. Tak. Nie jestem aż taką ekshibicjonistką. Za dużo first trapów tam mam polajkowane. Okej, okay, rozumiem. No, a tak, bo to też jest duża rola TikToka. Może dlatego... Mam was, rozumiem już. Rozumiem już, czemu to robicie. Wy akceptujecie ten... że czasem coś zabawnego jest. I my mówicie... to robimy, odezwał się koleś, który ma 50 tysięcy obserwujących na TikToku. ale jestem cool poza tym. O, mama do mnie dzwoni właśnie, więc przez nasz ten... kamerka przestała działać. Czekaj, odbiorę. Okay. Hej mama, co tam? Halo, jak tam, jutro? No właśnie, robię streama, wiesz, więc jak coś jesteś na wizji. A, to nie możesz gadać, to zadzwonisz później?
No, mogę zadzwonić później, bo nie wiem, czy chcesz omawiać urodziny babci ze wszystkimi ludźmi na YouTubie. No to zadzwoń, jak będziesz mogła, nie? Dobra. No pa. No, Kasiu, już wróciliśmy. Odebranie telefonu od mamy na streamie to jest najodważniejsza rzecz, jaką widziałem. No, cóż, jakby przyszłam tu, żeby robić nową jakość do tego waszego świata, więc... Okej. O, nie zdążyłam pozdrowić od czata pani Zofii. Fajny ten TikTok. Ale ona wie, że ją pozdrawiacie i też... Twoja mama jest znaną postacią na streamach? Odkąd opowiedziałam o niej u paciorka w Imponderabilia. I potrafi. Za pierwszym razem nigdy nie da się. No. To tak. To jest to postać, którą urodziny babci pytacie 80, moi drodzy. Gratulacje. Ktoś pisze Virgin Bartek versus Chat Kasia. No tak. Jak to tak? Zaprosiłaś mnie i teraz po mnie leci. Nie, to gość śmieje się z prowadzącego. Tak, a jest formuła? Tak. Nie widziałaś Wojewódzkiego? To właśnie widziałam. To zawsze chyba jest, no nie wiem. Nie, w sumie faktycznie. Dawno go już nie oglądałam. Nie wiem, Stanowskiego nie oglądałam. Okej, dobra. Pytacie, czy będzie zapis live'a. Będzie na moim drugim kanale Babis Media Live. Zapraszam. Piękna nazwa. Babis Media jest piękna nazwa. Wiem, dziękuję. Wszyscy chwalą. O nie, ludzie wiedzą, gdzie jesteśmy. Zapraszają nas do siebie. O, fajnie. Oj, to są osoby, które ja znam. Tak? O, proszę. Staliśmy zdoksowani. Przez osoby, które znam. Ciekawe. Bardzo interesujące. Później będę musiał napisać i powiedzieć. No. Kilka słów, takich jak... Okej, okay, może. Dobra, teraz tak, teraz lecimy w inby. Super, dobra, jestem gotów. Are you ready? Chciałem powiedzieć, że bardzo fajny stream ogólnie. Bardzo się bawię. Super zestaw TikToków przygotowany. I naprawdę, i myślę, że... Dobra, no i to jest stream, który ja rozumiem, tak? Tak, więc zaczynamy oczywiście moje dwie ulubione inbownie, to jest jedna grupa Co dziś na obiad, tam się dzieje najwięcej, oraz moje grupki ślubne, moja ulubiona Rozsądne Panny Młode, które wbrew pozorom nie są wcale takie rozsądne. Jakiś wewnętrzny żart, wiesz. No więc tu mamy inbę o mortadele. Ach, ta mortadela. Jedni jej nie znoszą, inni uwielbiają. Szybkie i dobre. Jedni jej nie znoszą, inni uwielbiają. Nigdy nie pomyślałem o mortadeli jako o jedzeniu, które dzieli. Pizza hawajska dzieli ludzi, nie? Jeśli nie możesz jej znieść, kiedy jest najgorsza. To nie zasługujesz na nią z ziemniaczkami. O kurczę. No i pani Krystyna pisze. Jedliśmy to, co mogliśmy w tamtym czasie zdobyć. Ale niby na tym daniu dla biedaków wyrośliśmy na ludzi mądrych, wykształconych i nie takich przykrych i zajadłych jak obecnie, jedzących schaby i homary. Popisywać się też uważam nie jest na miejscu, bo z tym jedzeniem dla biedaków to jest tak jak z rodowitym niby mieszczuchem, bo to, że pochodzą ze wsi, to wstyd. Pozdrawiam serdecznie. Krystyna pozdrawia, więc możesz dalej inne na przykład czytać. Zupełna prawda, a moje dzieci lubią tak samo jak i schabowe. Dokładnie, jedzeniem się nie gardzi, bo nie wiadomo, co jutro może przynieść. I wtedy może ją nawet nie być stać na tę mortadelę. Święta prawda. Niektórym z dobrobytu się w d poprzewracało. Mnie w domu nauczono, że nie wolno marnować jedzenia. Jedzenie dla biedaków? U mnie na wsi, w sklepie, jak się pojawiła mortadela, to kolejki były na pół kilometra i tak nie wszystkim starczyło. I wcale tak mało nie kosztowała. Była rarytasem, mniam, smak dzieciństwa. I wolę taką mortadelę niż schabowego z paszy. Ostro. Niby tacy mądrzy jesteście i wykształceni, a jad się sączy strumieniem i pogarda dla młodszych. Zgadza, prawda? Pogarda dla młodszych. Przeczyta pani wcześniejsze posty, bo to komentarze do wpisu pani, która tak właśnie nazwała kotleciki z mortadeli. To nie moje stwierdzenie, tylko delikatna obrona. Serdecznie pozdrawiam. Tak, ja jestem z panią. Zgoda buduje. Koncept tego, że zawsze jest imba, zawsze jest dyskusja, ale nie jesteś
nigdy nie jesteś pewna, jakie są strony tej dyskusji. Ale zawsze pozdrawiają. Zawsze pozdrawiają, to jest najważniejsze. No ale tak się zastanawia nad tymi relacją zajadłości do jedzenia schabów i homarów. Tak, to mnie też zapomniał. Homarów? Skąd te homary? No bo to się kojarzy tak. Z tą zajadłością. Michał pisze ble. A Agnieszka? Ja lubię. A i ktoś... Ewa pyta Michała, chodzisz do przedszkola, bo komentarz dokładnie na takim poziomie. A ty rozumie wyuczona po studiach. Jedziesz teraz wykłady dawać. Nie, coś ty, mam tylko maturę. Pozdrawiam. Zajebiste. Zamknęłam mordę. Idealnie, tak trzeba. To jest koniec inby o mortadele. Teraz będzie inba o karmieniu dzieci. Więc bardziej drażliwy temat, ponieważ jak widzisz, jest tutaj porcja dla sześciolatka i kopa frytek. No i jak się domyślasz, jak jest temat dzieci, żywienia dzieci, jest wiele kontrowersji. No i czy to za dużo, czy za mało? O mój Boże, już widzę te ściany, tak, no, faktycznie. Czy mi się wydaje, czy tu niektóre panie powariowały? Czy nasze mamy liczyły nam, ile kalorii spożywamy? Jedliśmy zupy zabielane śmietaną, piło się tłuste mleko od krowy, na śniadanie chleb z cukrem. Frytki były tylko i wyłącznie smażone na głębokim tłuszczu, nikt nie wkładał pokrojonych ziemniaków do piekarnika. Bigos, pierogi, placki ziemniaczane, schabowe, można wymieniać i wymieniać. Na pewno nie było to mniej kaloryczne niż te frytki. Opanujcie się. Marta odpowiada. Około 75% kobiet i 85% mężczyzn w Polsce ma nadwagę lub otyłość. Języczek. Nie ma nic do powyższego obiadu, ale zastanawiam się, kiedy w końcu ludzie zrozumieją, że to, co robiło się kiedyś i było fajne, nie znaczy, że było zdrowe. Wink. Choć też przyznaję, że wszystko to jadłam i część nadal jem. Choć dziecku już nie funduje, może będzie miało mniej problemów z układem pokarmowym w przyszłości. Wiesz co, ja bym przeszła dalej, bo właśnie sobie przypomniałam, co tam jest dalej, a dalej to bardzo eskaluje. Okej. Kiedyś jedzenie było zupełnie inne i co najważniejsze, smakowało, a teraz wszystko jest modyfikowane, faszerowane chemią i bez smaku. Weźmy sobie przykład z głupiego pomidora albo ogórka. Ze sklepu sama woda i brak smaku, z ogródka swojego pachnie, wygląda to i smakuje i jest różnica. No! I chodzi o kalorie. Ale Dorota dodaje na przykład, dokładnie tak jak piszesz, biegaliśmy i nie groziła nam nadwaga. Teraz dzieci bezstresowo wychowywane przed laptopem czy TV za nic w świecie nie wyjdą z domu i tu jest problem, internet. Nagle z naupyków żywieniowych doszliśmy do sedna, do internetu. Internet. Bezstresowe wychowanie. Powiedziała pani Dorota, kłócąc się na Facebooku. Jest to przeświadczenie o tym, że teraz to jest tylko chemia. Teraz to nie ma tego jedzenia. Teraz nie ma czasów, kiedyś były czasy. W ogóle to uwielbiam to stwierdzenie z chemią, bo jakby no wszystko ma chemię. W sensie, tak, mamy chemię, mamy też fizykę w sobie. W sensie... mamy fizykę. No, Jezu, kiedy nienawidzę jedzenia z fizyką. Teraz wszystko jest z fizyką, nie wiem, czy zauważyłeś. Nie można kupić normalnego pomidora, żeby nie był faszerowany fizyką. Zobaczysz, upuścisz go, on spadnie na ziemię, kiedyś zostawał. Daj spokój, no. Zaczynasz go pocierać, on się robi ciepły, wszędzie jest ta fizyka. No właśnie, teraz tylko z telefonem w ręku, ale ja szukam, to chyba nie w tej inbie, ale wrócimy jeszcze do zdrowego żywienia. Przy kolejnej inbie, już przeszliśmy do wesela. Nie, tam dalej jeszcze będzie o żywieniu, tak. No, wiesz, bo te zdjęcia pierwsze wyglądają tak samo, więc wiesz, to nigdy nie wiadomo, nie? Tu włączamy teraz. Więc przechodzimy do imp ślubnych i wchodzimy od razu w najbardziej kontrowersyjny temat, jaki tylko jest, czyli... A może ktoś tak spróbuje zrobić wesele bez alkoholu, tylko drinki odżywcze i tak dalej. Ujojojojojoj. Tutaj nie będzie to łatwa rozmowa. O mój Boże. Bo już oburza się tu pan Adam, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i na obiad sałatka z alg morskich, zupa krem z bobu, a do popicia woda ze źródełka, zamiast ciast gniecione korzenie jakiejś egzotycznej, ale fit rośliny. Tylko gości będzie brak. Bazowane wesele, powiem ci. No nie. Totalnie oparte. Ja bym poszedł. Zupa krem z bobu, woda źródlana ze źródełka, total. A gniecione korzenie egzotycznej, ale fit rośliny.
nowy smak, totalnie bym spróbował. Jeszcze ta sałatka z alg morskich, też już ciekawe. No, woda z lodowca, mniam pyszności. Nie, to, teraz, czy pani Ania to mówi ironicznie, czy nie? Nigdy się nie dowiedzą i w ten sposób przegrali. Ona wygrała. Ania wygrała całą dyskusję, racja. A dalej ktoś pisze, że byliśmy na włoskim weselu bez alkoholu. Mocno młoda zdecydowała... A, bez alkoholu mocnego. Młoda zdecydowała, że będzie tylko wino i było, musiało być fajnie. Około 22 podszedł starszy z prośbą, aby podskoczyć z nim do stacji paliw po coś mocniejszego. I ktoś pyta, to było w PL? Tak, to było w Lublinie. Więc nie było to włoskie wesele, tylko polskie z panem młodym Włochem. Na włoskim weselu jest wino i prosecco. I nikogo nie trzeba na czworakach wynosić. Doubt. Chciałbym zgłosić objection. Inne nacje umieją się bawić bez alkoholu. Dlatego jak spróbują w Polsce, to ich zwłoki trzeba wynosić, ale to ich jednorazowe wyskoki. Moje ulubione także, z zagranicy ludzie nie potrafią pić totalnie. Przyjeżdżają do Polski i się od razu katrupią. Totalnie tak jest. Mm-hmm. Nie jest tak, że... Zwłaszcza Australijczycy. Tak, tak. Ale puenta tej dyskusji jest taka, że to tak jakby zaprosić wegetarian na imprezę i postawić im same potrawy mięsne i wymagać jeszcze szacunku dla organizatorów wtedy. W sensie, że wiesz, zaproszenie Polaków na imprezę bez alkoholu to jak zaproszenie wegetarian i podanie im mięsa. Totalnie to samo. Ciekawe. Wiesz co, znaczy my... Można zrobić imprezę bez alkoholu. Można? Ale gdzieś... Jest to legalne? Chyba nie. Mm. Można próbować, ale wesele. Ludzie z nastawieniem pewnie przychodzą, wiesz. Mm. A nie wiedzą, że nie da się dobrze bawić. Jakby pewne zobowiązanie. Jest pewne zobowiązanie. Nie odmówisz tej osoby, która przyjeżdża cię zobaczyć po raz pierwszy od 5 lat. Tej wódki. Nie odmówisz jej. Niech ma. Zrobiła to. Przyjechała. Zrobiła ci ten numer. No, uwielbiam też te posty na grupkach ślubnych o tym, jak oszukać może parę młoda gości, że pije, a tak naprawdę nie pić. Oszukać? Tak, a żeby nalewać wodę do butelek z wódką na stole państwa młodych. Albo oszukane kieliszki, żeby się nie upili, a przecież nie mogą odmówić. Bo nie mogą. Faktycznie. No. Jest też to. Ej, to jest ten, kulturowo tak zakorzenione. Bardzo ciekawe. No właśnie, bo na przykład Bartosz. Czy to byłeś ty? To po co robić wesele, jak ma nie być alkoholu? No słuchaj, no Kasia, chciałam ci powiedzieć jakoś, że już powiedziałaś na ten temat wcześniej. No, rozumiem. Rozumiem. Po co? Nie mogą. Artur z kolei pyta, ale to jakieś za karę wesele? No. Spróbować można, zawsze na poprawinach da się szybko nadrobić stracone chwile. Tu jest Polska, tu się pije. Można iść pod prąd, ale to zawsze jest niszowe działanie. Widzisz. Myślę, że... Trochę złe środowisku było to pytanie zadane. No, w Polsce. W Polsce. I klasyczna, wracamy do grupy co dziś na obiad i jest klasyczna inba o wegetarianizm, bo ktoś publikuje ziemniaki z wegetariańskimi kiełbaskami i buraczki. No i jak zwykle ktoś nie rozumie idei robienia czegoś jak wegetariańskie kiełbaski czy wegetariański kotlet. Ważny głos. Klasyk, musi się znaleźć. Wiem dlaczego to zrzuciłam, no bo to zaczęło całą dyskusję na 78 komentarzy. I w tym momencie sobie tak przewijam i wyskakuje mi komentarz pani Anny. Tylko zastanówcie się, drogie panie, jak się ma wegetarianizm do tego, że Bill Gates od szczepionek zainwestował ogromne pieniądze w firmy produkujące syntetyczne mięso. Najpierw wywołali pandemię i dorobili się na szczepionkach inwestorzy typu Gatesa. Teraz wmawiają nam, jaką krzywdę robimy zwierzątkom, żeby wcisnąć swoje syntetyczne żarcie. Ludzie, włączcie myślenie, skubią nas na każdym kroku za naszą kasę. Nieważne, czy to służy naszemu zdrowiu, czy nie. Ja nie spodziewam się, że sztuczne jest zdrowe. Teraz wmawiają nam, jaką krzywdę robimy zwierzątkom. No, Gates nam to wmawia. To jest mój ulubiony fragment tego. Mój Boże, pani, lecimy! Pani Gosia nie kończy, bo tam potem Sandra próbuje jej tłumaczyć, że chemia to wszystko, co nas otacza, i tam demagogia. Możesz w ogóle wyjść na grupę, co dziś na obiad i napisać 4 akapity na temat demagogii. A Gosia odpisuje, kobieto, ja piszę o sklepowych produktach, a nie wieś czy coś. Wiesz, czytaj ze zrozumieniem i nie rozkazuj, co to ma pisać na FB, bo każdy ma prawo swoje zdanie wyrazić. Kiedyś lepsza była żywność niż teraz. I
podsumowała jakby swoją tezę, przypomniała. Bardzo, bardzo dobrze. Tak, Sandra super. Dalej się kłóci, ale Gosia nie daje za wygraną. Wiesz, ja w porównaniu do ciebie lepiej się dożywiam, bo mój mózg pracuje, a twój się zepsuł. Nie, przepraszam, twój się zespół. Zespół się. Mój mózg się zespół. Poza tym, ale to chcę też tobie przypomnieć, że krytykować to sobie możesz w domu. Coś? Nie mam prawa rozkazywać, co kto ma pisać, bo tak tobie się podoba. Ogólnie napisałam babu bez szkoły, że teraz jesteś w sklepach, jest chemia większa niż była. To ty mi tłumaczysz, że piernicze farmazony. Ale poważnie, zobacz, czy w Biedronce nie sprzedają mózgów. Przydałby ci się jakiś nauczyć czytać ze zrozumieniem. O Boże! I jeszcze na koniec jej piszę, miłego dnia, zluzuj majty, bo ci szczelą. Okej, okay, to jest najlepsze. Myślisz, że poszła sobie herbatę zaparzyć i wróciła... Gotowa na kolejną rundę? Tak, bo tak, ona już tutaj wyciągnęła wszystko po prostu. To nie kończy, ale tak z tymi, że... Nie, dobra, nie skończyła w ogóle jeszcze. Możemy te, tak ty niby masz, a ty te niby masz dowody, a nie dajesz nic, tylko gadasz, więc skończ dawać głos na rozkaz. Nara, zbyt gie jesteś, by pisać z tobą. Co znaczy zbyt gie? Podziwiam ciebie, żałosna jesteś, zacznij od wizyty u lekarza, ja ci nie pasuję, to co ja ci piszę, nie czytaj, nie komentuj, nie ośmieszaj się. Testerko! I tutaj znowu testerko bez odbioru. To jest bardzo, mnie się wkręciło to testerko. Jak szczurla bratelina, nie? Dla ciebie wszystko jest tak kolorowe jak w Matrixie. Kobieto, zejdź na ziemię, a nie żyj w obłokach. Obłąkana babo! Tak kiedyś lata 80, 90 mniej było chemii i antybiotyków jak teraz. Ale zapomniałam, ty jesz tylko co innego niż wszyscy. Ty nie jesz chemii. No cóż, widocznie ci tego brakuje. I powtórzę jeszcze raz, żebyś się... lepiej się pieniła, bo lubię to, jak się wkurzasz. Uuu, się robi no właśnie. Gosia i Sandra. Zapraszam na piw, tam zaraz będzie. No i masz ciężkie życie, widzę, ale to nie mój problem. Problem masz nawet zrozumienie bez odbioru, testerko. Testerko. No i chyba przeniosły się na DM ostatecznie. Wow. Jest to zajebiste. Aha. Ale czuć, że ona ma doświadczenie już. No, tak, ona nie pierwsza jej inba o Billa Gatesa i wegetarianizm. Totalnie, wszystko było przygotowane. Oho. O, tu nie pamiętam, co było oryginalnym daniem, ale Agata zaczyna od wyrzucenia o to, że sos, od prucia się, że sos jest z torby. Czyli taki, że tam jakiś fix, coś tam? Tak, taki okay. Sos fix z torebki. No, Stella mówi, że jeszcze zasmażka do tego, a Simona z kolei pyta, no i co, kto pytał? W sumie. Agata mówi jajco. Nie, jajco się na co odpowiada? Halo, Agata tam napisała to i kurde. Ale nie, no bo tu jest no i co? Przecinek. Kto dobra. Pytał? Okej. Okay. No i co? A ty się wtrącasz jajco. Wchodź, ona i weszła jest... w słowo. Tak. Zajebiście. Ale wiesz, nie lubisz sosu z torby, to nie jedz. Ja nie lubię, nie jem i nie dowalam się o to do innych. Odwrócony uśmieszek, najlepszy rodzaj uśmieszku. Oj tak. Spróbuj, jest fajnie. 5 lajków. Wszyscy chcą tak żyć. Tu się kłócą o to, skąd brać warzywa, no bo ty chyba też bierzesz ze sklepu, a nie z ogrodu, a nie z meblowego. A, no i widzisz, tutaj zostaje Agata przyłapana na gorącym uczynku, ponieważ, jak wiesz, Agata to jest ta oryginalna postująca, która się przyczepiła do tego, że jest sos z torebki. Tymczasem Agnieszka rzuciła okiem na jej posty na grupie. Ogórek, cukinie, ziemniaki, borówki, truskawki to masz już z ogrodu niby? A Agata się broni, jak to już? Jak już prześwietliłaś moje dania, to teraz zerknij na datę dodania tych postów. Ja pierdolę, w dzisiejszych czasach trzeba wszystko jak krowie na rowie tłumaczyć. Krowie na rowie. I Agata dalej się kłóci. Porównujesz warzywa i owoce do syfu i chemii z torby? Ty jesteś ostro zaburzona, widzę. Znasz takie zaburzenie, nie? Ostro tak, znam takie zaburzenie. A Agnieszka wyciąga receipts, bo znalazła kiełbaski u niej na tablicy. I znalazła skład tych kiełbasek. Chemiczna farbowana kiełbasa, która pół tablicy Mendelejewa ma w składzie. Fuck, Agnieszka jest on fire! Agnieszka naprawdę dzisiaj... No, dzisiaj nie poszła do tego biura detektywistycznego, w którym pracowała. Tylko odłożyła tą kawę i mówi, dobra. Miała za dużo do zrobienia. Dziś wolne, nie? Jakby dzwoni do szefa. A dzisiaj... Dzisiaj mam... mam kilka spraw do załatwienia w domu. Agata nie bardzo ma jak się bronić, pisze tylko, leczysz się? No pokonana została, od razu. No, tyś widziała. Trzeba być ograniczonym umysłowo, żeby porównywać warzywa do proszku z torebki. Bierz połowę, serio. No ale Agnieszka wie, że zwyciężyła. O, argumenty się skończyły i wracamy do starych przebojów. Agnieszka robi Victory Lab teraz.
Totalnie. Zasłużenie, no jakby Agnieszka przejechała się tutaj grubym walcem po Agacie. Ale Agata brnie. Nie mam o czym rozmawiać z kimś, kto porównuje sos w proszku do warzyw i owoców. Agnieszka dowaliła na koniec smaczne kiełbasy z marchwi. Ela nagle wchodzi. Cała na biało. Rozładować sytuację. Mm-hmm. Jakby ta próba, tak jak mówiliśmy, że te grupki są jak dziki zachód. To nie ma moderacji. Nie. Tam są tylko ludzie dobrej woli, którzy czasem przyjdą. A tobie się tak się chce? Czy tak nudzi, że wyciągasz posty Agata? Przestań się błaźnić. Może koleżanka? No właśnie, bo tu chyba się wstawia za Agatą. Tak. Okay. No i Agata odpisuje Eli, że no, ta laska to stan umysłu, więc to chyba faktycznie kumpelki jednak. Kurczę, był telefon wykonany. Kawalerii. No ale Agnieszka pisze, że tak, chce jej się. Na nadmiar czasu nie narzeka, a jej się tak chce, czy tak się nudzi jechać po gościu za sos, skądkolwiek by nie był. Ale naprawdę lecą z tym dalej. Lecą, tutaj są różne teorie na temat tego pochodzenia tego sosu, skąd mógł być. Nie musi być torebki. Czyli jest teraz bramka przestawiona. Tak, wiesz co, ale mam pomysł. Zrobię nam kolorowe światełko streamerskie, żeby było bardziej pro. Na grę odpalać. Czy krowę można podnosić? Można, nawet trzeba, zrobię to. O nie, czemu nie jesteś kolorowym światełkiem? O nie, to jest normalne światełko. Chciało być kolorowe światełko, ale zostałam odpalać. Żółty jest kolorem, więc... Nie jest kolorem. Okej, przepraszam. Nie kłam mnie. Zresztą, przepraszam, jak ktoś się z naszej dwójki zna na kolorach. Wiem, właśnie patrzę na ten Wacom tablet i myślę sobie, może się zamknę. No, może... Bo tu wiesz, jak Agata zaraz się zbłaśnisz. Na czacie zaraz przyjdzie kawaleria. No, wszystkie zwierzaki się już zeszły do kolana. No właśnie, mamy to i Cheetosa, i krowę. O, na kolankę Cheetos. Okej. Jego trochę się prosiłeś, to był gest. Nie rozumiem takich subtelności. Cudowny jest, uwielbiam go. Dobra, zobaczmy jak tam. O, no i ktoś screeny już wyciąga. Przyszła Beata do dyskusji. Ela, ja tu widzę zachętę ze strony Agaty. O Jezu, nie wymazałam nazwiska. Dobra, jak zasłonię palcem, to... jak zasłonię palcem, to nie zobaczę. Na szczęście ja nie wiem teraz, ja nie widzę. Dobra, to może nie zadziała, jest trudno. Więc ja to już widzę zachętę ze strony Agaty do wyciągania tych postów. Wszak miała stwierdzić daty i do tego też się odniosła, dając przykłady. Proszę samej zobaczyć, co Agata do Agnieszki napisała, więc incepcja wyciągania screenów dalej. Teczki zostały wyciągnięte. No Agata, widzę, że dalej walczycie. Sos z torby i żaden dalszy komentarz tego nie zmieni. Proste sos z torby. Sos. I koniec dyskusji, no. To zaraz zamieni się w jakiś idiom. Sos z torby, totalny sos z torby ta dyskusja, powiem ci. Mateusz pisze hashtag Team Agnieszka. Ludzie wybierają stronę. Jest trzy serduszka. Trzy serduszka, czyli są cztery Team Agnieszka łącznie. Mm-hmm. I Mateusz jeszcze dodaje, Agata zawsze mnie śmieszą te ludzie jak ty. Nie dość, że zrobiono z ciebie czubka, to jeszcze udaje, że wszystko jest okej, to inni są głupi, brawo. No i zaserduszkowałaś mój poprzedni komentarz, robiąc z siebie jeszcze większą głupka, czubka, czyli Agata jest też Team Agnieszka. O Boże. Agata pisze, to dobry człowiek, ale mało kumaty. Nie, próbuję odwrócić teraz. Udawać, że wcale nie została zaorana. Agata, cieszę się, że poprawiłam ci humor, kochany. Jesteś jedną z osób, które porównują sos w proszku do warzyw i owoców. Moje kondolencje. Ale... Czy jesteś jedną z tych osób? Ale... Powie ci, że tutaj wszyscy ma naprawdę w top formie są, jeśli chodzi o pociski. Oni byli gotowi. Oni czekali na coś takiego, żeby wypuścić po prostu 100% mocy, żeby poszło. Ta grupa do tego służy. Aha, Mateusz, a mam cię wyśmiać? Bo nie wypada, kiedy osoba jest zaburzona. Dlatego zaserduszkowałam. Dlatego, że jest zaburzony. Bo rodzice ją uczyli, żeby nie śmiać się z osób zaburzonych. Trochę desperacko już, nie? Do powtórzenia, do zaburzonych. Tak, już masz tutaj taki... Agata się pulta strasznie już. Już takie... O, czat też jest Team Agnieszka. Moje kondolencje. No nie, niestety. Już traci cel. Tracą cel. Fokus. Trzeba było zakończyć. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Agata nie wie, ewidentnie. Dokładnie.
A, Agnieszka, Mateusz, nie przegadasz, za prosta to istota. Nie zrozumiała mojego przekazu, widzi tylko porównanie warzyw do sosu z proszku. O, Magdalena z nowymi dowodami. Magdalena w ogóle wjeżdża na wysokim koniu w dyskusję. I mówi, nie oceniając nikogo, niezła główna burza się tu zrobiła. Ani jedna, ani druga z pań życzliwością nie grzeszy, a de facto brakuje jej bardzo w obecnych czasach. Wracamy do studia. Po prostu. Powiem, ktoś jedna potem jest okej. Okej, tak, dokładnie. Magdalena, nie robisz tego, co ci się wydaje, że robisz. Nie, nie, Agnieszka teraz swoją część wywiadu jakby opowiada swoją stronę. Przyjęłam postawę Agaty, by spróbować pokazać jej, jak to jest być ocenianym z dupy przez kogoś. Magdalena kontynuuje negocjacje, nie mi oceniać, kto co wkłada do gara. Ale jednak autorka sama napisała, że to paczka. I szczerze, to raczej wątpię, że próba pokazania, że polepszacze, nawozy i antybiotyki są nawet w większej ilości w warzywach niż w tej parce. Swoją drogą, tu by się przydała solidna administracja panująca wszystkich obrońców karbonarki. Krytyków pączek, weget i magii i od razu byłoby milej. Team Magda. Team obrońcy karbonary. Tak. Bo podoba mi się, to jest potrzeba takim, tu by się przydała solidna administracja, gdyby był tylko ktoś, kto potrafiłby sobie poradzić z tym całym rozgardiaszem. No cóż, i patrzy na paznokcie. Chyba nie ja. Couldn't be me. Team Magda. Ja myślę, że trzeba jej dać po prostu te klucze. No, myślę, że Magda by zaprowadziła to porządek z obrońcami karbonary. Agnieszka tam o pączkach nagle? Zobacz, Magdalena jest gotowa, dlatego mówię, że tutaj powinno być czystka. Okej, dobra, więc tak się zdobywa władzę. Kiedyś na grupach kulinarnych dość często wstawiałam jakieś przepisy, ale już trochę nie warto. Zawsze komuś coś nie będzie pasowało, a chyba jeszcze nie jest ze mną tak źle, żeby się dowartościowywać komentarzami innych, skoro w domu facetowi smakuje najważniejsze. Jest, oczywiście. Pisownia karbonary w ogóle jest cudowna. No, karbonara jest kultowym tematem kłótni. Karbonara. Agnieszka do Magdy. Piątka. Raz rzuciłam pomidorową z... Uwaga! Pomidorów z bułką z serem na zagrychę. Przepraszam, jeszcze raz muszę przeczytać to. Jak to? Pomidorowa z pomidorów? Chyba mam wylew, czekaj. Okej, nie, dobra, to jest pomidor... Już ci tłumaczę. Pomidorowa jest z pomidorów, a do tego jest bułka z serem na zagrychę. Okej. I? Akceptowalne połączenie. Rozpętało się piekło. Trzecia wojna światowa, facebookowa. Za blada. Jak można z bułką z serem kontra apetyczna? Cóż, mąż i syn zjedli. Najważniejsze. Najważniejsze. Jakby to kończy dyskusję. Mąż i syn zjedli. Mężowi smakowało. Podoba mi się, że teraz przeszło na ten. One wszystkie nagle odłożyły tę broń i wiecie co, już na tych grupkach to już naprawdę już nie jest to co kiedyś. Tak, to już widzę dobrej nocy. Wszyscy sobie życzą, musi być naprawdę późno. Kobieto, to szczerze jej sprawa, jaki sos dodaje. Zauważyłam, że w grupie powstał Masterchef. Przyczepiasz się o sos, daj spokój już ludziom. Chcesz sama ugotuj, daj zdjęcia, nie kłóć się. Skąd wiesz, że ta autorka postu dała sos nieprawidłowy? Nie. Daj trochę luzu. To jest przerażające, bo ktoś przychodzi i myśli tak, ja im wytłumaczę. Podczas gdy cała dyskusja jest już trzy poziomy wyżej. A ktoś wchodzi dopiero od zera i próbuje wszystkim wytłumaczyć. Ej, mam teraz taką wizję. Zainstynizować brzechwy na straganie w stylu inb facebookowych. O mój Boże. Ej, można by to fajnie zdefiniować, no. Aha, zaraz, właśnie graficznie to opracować jako komentarze. Okej. I tu kapusta, głowa pusta i co tam się sobie wrzucali. Dobre disy tam leciały generalnie. Trzymaj ten pomysł. Aha, to jest coś, trzeba to eksplorować. O, korowa mruczy. No mówiłam, to jest... A to jest takie sprzedajne bydle. No, buziaczki. No, to on mogę, kocha to cały mogę. Świat. Bo krowa generalnie, jak był bardzo mały, do mnie trafił. Miał z 4 tygodnie. I ja wtedy byłam na studiach, mieszkałam w takim mieszkaniu z wieloma studentami i dużo się działo. No i też to chyba ci opowiadałam, jak siadaliśmy sobie w kółeczku ze znajomymi na imprezie i on chodził od osoby do osoby i był głaskany. Najlepsza impreza ever swoją drogą. No i teraz jest przekonany, że cały świat jest jego przyjacielem. Co ma plusy i minusy pewnie? Tak, bo jak kiedyś mi uciekł, to baba mi nie chciała go oddać.
Znaczy uciekł. Mieszkałam kiedyś z takim współlokatorem, który miał 7-letniego syna, Ragnara. No i ten syn czasem nie domykał drzwi, więc koty, a mieliśmy ich czwórkę wtedy, w sensie on miał dwójkę, ja miałam dwójkę. A no i krowa uciekł i rozwiesiłam ogłoszenia wszędzie po całym bloku. No i rano zadzwoniła do mnie babka, że chce krowę z powrotem. A ja mówię, no chyba tak, rozwiesiłam ogłoszenia po całym bloku, więc... Ale przyszła z kurową na rękach i nie chciała mi go oddać i mówi, że no nie wiem, bo jak pani go zgubi drugi raz, to ja mogę go już nie znaleźć. A on taki głodny był, z kilo szynki zjadł u mnie i spał ze mną w łóżku i mruczał. Bitch! Give me my karma. Wow. Taka to jest sprzedajna krowa. Ej, straszne, to w sumie ona przyszła po prostu zafleksować kotem nowym do ciebie. Przyszła dopytać, czy jej się wdawało, że go chyba nie chce z powrotem i tak powiedzieć, dobra, biorę tego kota, nara. Może. A, na szczęście odzyskałam to bydle. Jałówkę moją kochaną. I można zarabiać. Dokładnie. O Jezu, jak przyjemnie, o Boże. No. Moja koko by już się znudziła. No, koko jesteś intensywna. Koko jest intensywna. Koko już by uderzyła w okno. W tym czasie. Oh my God. Koko ma coś w spojrzeniu takiego... Nie przyjdzie. Intensywnego, no. Intensywnego, tak. No, więc krówcia pomrucz troszkę do ludzi. Taki test. To już wszystkie inby. To co mieliśmy obejrzeć? Wow. Jakąś inbę? Tak. Coś mówiłeś? Feel. A, czej, dobra, się nie wyświetla, bo nie chcę wszystkim pokazywać, jasne, co ja mam w podpowiadanych na YouTubie. Chodzi o teledysk. Dobra, nie chcesz pokazywać. No. Chodzi o teledysk. No. O, Lidzi. Chodzi o teledysk. Dream. Mask. No właśnie, widzę już. Tak, więc słowem wstępu. Mhm. Ten jest ten pierwszy. Dream jest minecraftowym youtuberem. Bardzo popularnym minecraftowym youtuberem. Także jak jest jakaś imba z Dreamem, to Twitter cały jest po prostu sparaliżowany. I generalnie wygląda to tak, że on ma... Nie jestem do końca pewien, jak to teraz wygląda, ale on ma serwer swój minecraftowy i ma tam innych youtuberów minecraftowych i to są wszyscy tacy chłopcy w wieku tam 20 lat, wiesz. No. I ma dużo fanek. Bo... Chłopcy w wieku lat 20. No wiesz, no bo tak... Tacy jak ty. Trochę starszy jestem, tak. Wyglądem pewnie przy tym, podobnie. Ale... I mają dużo fanek. W taki sposób jak boys bandy mają fanki na przykład. Ludzie lubią śledzić, jakie tam zabawne rzeczy robi Dream. No i Dream jest również znany z tego, że cheatował swoje speedruny z Minecrafta. No. Tak, to jest powód, dla którego... Chyba źle, nie? No źle, no. Słabo. I oszukiwał na ten temat. Przyłapano go na tym, że jego speedruny z Minecrafta miały jakby zbyt duże szanse, było zbyt szczęśliwe jakby. Za dużo itemów tam wypadało, które były potrzebne do przejścia gry, zbyt często i ludzie tam się zebrali, zrobili papier naukowy na ten temat, żeby pokazać... Wow! Tak, żeby pokazać, że to jest niemożliwe z podstawową wersją gry. Astronomiczne szanse. Później on powiedział, że nie, wcale nie oszukiwał i zaprosił innego naukowca, żeby to zrebootował. Boże. Ale nie dał rady. I później długo utrzymał się w tym, że mnie nie oszukał. I nagle ostatnio, jakiś miesiąc temu, coś takiego, nie, tydzień czy dwa tygodnie temu, wiecie co, jednak oszukałem. A to przypadek, nie wiedziałem, że oszukuję. Miałem po prostu moda zainstalowanego. A, to luzik. Tak, to luzik. I to jest jedna z tych rzeczy. Druga jest taka, że jest youtuberem, więc zaczął nagrywać muzykę. I ostatnio wyszedł właśnie z utworem Dream Mask. Mask, który właśnie teraz sobie obejrzymy. A, myślisz, że można to obejrzeć i mnie nie zna. A najwyżej wyedytuję potem i tak tego nie wrzucę na razie. Czyli dos. To jest ta mask. Tak. Że też kojarzy animację potem. Okej. To jest jego piosenka, okej. Tak. Podaj mi się ten wadę sprite po prostu jako... Aha. Koszmarna jest ta postać. Symulacja materiału w ogóle, co się dzieje z nią. Założył maskę, rozumiesz? To jest jakaś metafora, myślisz?
Nie wiem, wiesz, dlatego chciałem, żeśmy obejrzeli to razem, pomyśleli o tym. Ale to nie koniec komentarzy społecznych. Monitor wyłączony. Robota skończona, może śmiać CS-a. Którego ci to pokazałem, uwaga. Not normal. Oh no. Oh no. Normal pills. I wyrzucił normal pills. Bo ma maskę. The point of the mask. Czy to jest maska z Damaszku? Więc tak. Wszystko rozumiem. Jak możesz się domyślić, fragment z normal pills wyrzucanych do kosza trochę zamieszał. O, you are not normal. That's a good thing. Wow, yes. Spanko time. Oczy. Otworzyło ci oczy. No, na wiele oczy. Tak. Przede wszystkim na to, jak obrzydliwe są trendy w animacji ostatnio. Co nie? Tak, to no, ogólnie... Nie był to Titanic legenda, jak się nazywało? Czekaj. Titanic prawda, nie wiem. Legenda czegoś. Prawdziwa historia. Nawet nie wiem, jak to się nazywało teraz. Titanic, legenda Titanica, Titanic... No, to z myszami, ale to jedno z myszami. I z ośmiornicą, nie to drugie. Tak. Ja muszę to znaleźć. Jasne, a przez ten czas mogę poopowiadać o tym, co właśnie widzieliśmy. A, legenda Titanica. Po prostu legenda Titanica. Okej, okay, dobra, dobra. No, dobra, przyniosę nas na środek, żebyśmy się ładnie pożegnali. Zrobimy się więksi, o nie. Żegnamy się w takim razie. No, zobaczmy, czy mają nam coś miłego do powiedzenia na czacie. Zobaczcie, jakiego znalazłam po drodze. Zrobiłam specjalnie dla was na 10 tysięcy członków LabTuby. To wszystko było ustawione? Pod to? Nie, nie, pomyślałam sobie nagle, kurde, pyknęło 10 tysięcy na LabTuby, ja nie wymyśliłam nic specjalnego. Wyjdę na ulicę, zobaczyłam, że zgadnę. Może kogoś zgadnę. Jesteś w Warszawie, jest niepotrudne, po prostu pytasz i znaczy trzecia osoba, tak, ma kanał na YouTube, jakby co. Tak, w Warszawie wyszłam, po prostu pytałam, przepraszam, masz kanał na YouTube. więc dzięki i co, i będę to obrabiać i pewnie jutro wrzucę na kanał Babis Media Live. Wow! Czyli powiem to trochę ładniej. Babis Media Live. No, także ten, pa pa. Super było. Ej, cześć, Klaptuba, pa! Cześć, Kasia Babis, kanał, widzowie. Tak, żegnamy się. Cześć. 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 O, nawet nam dali name, Kasitek. 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 Brzmi okropnie, zajebiście. Brzmi okropnie, zajebiście. Tak, dokładnie. Nie, każdy się musi mieć fatalne. Fatalne. Ale git. Dobra. Bardzo miło było. Tak, bardzo super. Fajne materiały przygotowane. Pośmiane.